Otwieram 68. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sesji obecnych jest 12 radnych. Troje radnych usprawiedliwiło swoją nieobecność, pozostali radni nie, ale mam wiedzę, że się przynajmniej 4 osoby spóźnią ze względu na wykonywane obowiązki służbowe. Ale kworum mamy. Stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam zastępcę burmistrza miasta, Pana Krzysztofa Haćmana. Witam Pana sekretarza. Witam dyrektorów przedsiębiorstw naszego samorządu, prezesów, kierowników wydziału, media i wszystkich obecnych na sali. Porządek obrad Panie i Panowie Radni otrzymali w przypisanym statutem terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, stwierdzam, że porządek obrad został przez Wysoką Radę przyjęty i przystępujemy do jego realizacji. Czyli jesteśmy w punkcie 3. Przyjęcie protokołu z obrad 67. sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ustęp 5 punkt 2 statutu miasta. Wymieniony protokół był do wglądu w biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do tegoż protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że protokół został przez Wysoką Radę przyjęty bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad to jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę zastępcę burmistrza pana Krzysztofa Haćmana o przedłożenie informacji. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Bartoszyc. Po pierwsze chciałbym na wstępie poinformować, że dzisiejsza nieobecność burmistrza jest spowodowana zaproszeniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pan burmistrz Piotr Pretykowski uczestniczy w dniach samorządu terytorialnego organizowanych przez Kancelarię Prezydenta. Przedstawiam informację z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym od 27 kwietnia do 24 maja. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach. Przebudowa ulicy Andersa. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z budową kolumbarium przy ulicy Leśnej. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przeznaczono do wydzierżawienia w drodze przetargu teren o powierzchni 4300 m2 przy ulicy Prusa na prowadzenie usług turystycznych, rekreacyjnych i gastronomicznych, w szczególności na prowadzenie pola kempingowego oraz namiotowego z zapleczem socjalnym. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w czerwcu. Przeznaczono do wydzierżawienia w drodze przetargu teren o powierzchni 184 m2 przy ulicy Kęczyńskiej na cele ekspozycyjne i wystawiennicze. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości także w miesiącu czerwcu. Wydział techniczno-komunalny. 27 kwietnia 2023 roku w ramach wydania decyzji starosty bartoszyckiego zgłoszono nasadzenia 5 sztuk drzew na terenie miasta Bartoszyce. Od 28 kwietnia zostały uruchomione fontanny, zraszacze i zdroje. Za pośrednictwem gminy złożono 2 wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Złożono sprawozdanie kwartalne do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z realizacji zadań programu Czyste Powietrze. W zakresie budowy wspólnego schroniska dla zwierząt wystąpiono do gminy Bartoszyce o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, to jest budynku schroniska, przesyłając jednocześnie projekt stosownej uchwały Rady wraz z projektem porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy gminą Bartoszyce, miastem Bartoszyce oraz gminą i miastem Bisztynek. Wystawiono 29 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto 18 oświadczeń o ilości osób dotyczących wyżej wymienionych deklaracji. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wezwań dodano 4 osoby do ponoszenia dodatkowych opłat. W związku z zakończeniem dnia
w dniu 30 kwietnia 2023 roku sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie gminy, burmistrz miasta Bartoszyce ogłosił rozpoczęcie sprzedaży końcowej węgla. Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi około 5 ton 220 kg groszku w cenie 1850 zł za tonę brutto. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Ogłoszono przetarg na przygotowanie i dostarczenie posiłku do przedszkoli miejskiej w Bartoszycach. Realizacja zadania od 1 września do 31 sierpnia 2025 roku. Termin składania ofert do dnia 15 czerwca. Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ulicy Leśnej w Bartoszycach. Wybrana została oferta firmy Dartrans Dariusz Szutowicz z siedzibą w miejscowości Wiatrak za cenę 2 449 000 zł. Termin realizacji do dnia 30 listopada 2024 roku. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w 98% kosztów. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę stacji roboczych i laptopów z oprogramowaniem w ramach grantu Cyfrowa Gmina. Umowę podpisano z firmą Horyzont Krzysztof Lech z siedzibą miejscowości Gorlice za cenę 172 876 zł 50 groszy. Termin realizacji do 16 lipca. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolnym Przedszkolu nr 1 w Bartoszycach w ramach programu Olimpia edycja 2023. Przyznana kwota 1 370 000 zł. Termin realizacji rok 2024. Zadanie obejmuje budowę zadaszenia łukowego boiska wielofunkcyjnego o konstrukcji metalowej z powłoką membranową. W wyniku realizacji projektu planowane jest stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego przy Zespole Szkolnym Przedszkolnym nr 1, w szczególności w sezonie jesienno-zimowym. Szacowana całkowita wartość zadania 1 957 150 zł. Dofinansowanie, tak jak już wspomniałem, 1 370 000 zł. Szacowany wkład własny 587 150 zł. Elementy i rodzaje robót. Dokumentacja projektowa. Zadaszenie, minimalna wysokość nad polem do gry 6 metrów. Instalacja elektryczna i oświetlenie hali, oświetlenie lampami LED. Wraz z przyłączami instalacja centralnego ogrzewania, strzelnica laserowa, tablica informacyjna, nadzór inwestorski. Zieleń miejska. Uzyskano zgodę od PKP na oczyszczanie skarpy pod mostem kolejowym w parku Elizabeth. Wycięto krzaki, samosiejki drzew, uprzątnięto leżący tam od wielu lat wiatrołom, pozbierano śmieci. Rozdano w przedszkolach, w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych imienne podziękowania za udział w akcji Sprzątanie Świata. Dzięki współpracy z Bartoszyckim Nadleśnictwem każda jednostka w podziękowaniu za udział w akcji otrzymała po jednej sadzonce świerku do nasadzenia na swoim terenie. Uporządkowano po zimie rośliny skalne rosnące w donicach kaskadowych na placu Konstytucji 3 maja. Nasadzono oraz opryskano od mszycy róże otrzymane od wykonawcy placu oraz drzewka w donicach drewnianych. Donice zostały opielone, a wszystkie rośliny poddane. Do dnia 19 maja nasadzono w donicach kaskadowych pierwszą partię róż otrzymanych od wykonawcy placu 600 sztuk. Pozostałe zostaną posadzone natychmiast po ich otrzymaniu. Opielono kwiaty na rondach wojewódzkich oraz klombach miejskich. Rozpoczęto koszenie trawników miejskich. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Przygotowano zgodę na 4 wydarzenia rekreacyjno-kulturalne oraz dofinansowania 3 przedsięwzięć otwartych zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży oraz drużynowych mistrzostw rejonu Bartoszyca, a także młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przygotowano konkurs dotacyjny skierowany do organizacji pozarządowych w zakresie opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Bartoszyc. Kwota konkursowa wynosi 8 tysięcy złotych i jest podwojona względem roku ubiegłego. Oferty konkursowe należy składać do 1 czerwca. Przygotowano dokumentację związaną z tegorocznym bartoszyckim budżetem obywatelskim.
Opracowano coroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współorganizowano Bartoszycką Noc Muzeów, która odbyła się 20 maja w Bramie Lidzbarskiej. Wydarzenie wpisuje się w ogólnopolską kampanię promowania lokalnych zabytków. Trwają przygotowania do festiwalu miast Tietaslow, który w tym roku zaplanowany jest w terminie 16-18 czerwca w Ornecie. Miasto Bartoszyca weźmie udział w konkursie na transparent miasta członkowskiego sieci Tietaslow, a także wystawi stoisko promocyjne. Wydział Kultury i Sportu. Pracownicy wydziału byli zaangażowani w akcję sprzątania Bartoszyc, która odbyła się w ramach Światowego Dnia Ziemi. Przygotowano relacje z przebiegu wydarzenia oraz podziękowania dla osób biorących udział w akcji. Wydział wsparł organizację Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce siatkowej, które odbyły się w dniach 27-30 kwietnia. Przygotowano materiał graficzny oraz stronę internetową mistrzostw, którą aktualizowano na bieżąco w trakcie zmagań. Wydział współorganizował Bartoszycki Tydzień Patriotyczny, który odbywał się w dniach 27 kwietnia, 8 maja. Główne uroczystości odbyły się 3 maja na Placu Konstytucji. 3 maja. Pracownicy wydziału wsparli organizację konferencji pod nazwą Ratujmy położnictwo na Warmii i Mazurach na przykładzie Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach, która 18 maja odbyła się w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach. Opracowano plakat obchodów Międzynarodowych Dni Bartoszyc 23 roku, roku bieżącego. Prowadzone są również działania dotyczące organizacji wydarzeń, które odbędą się w ramach tegorocznych Dni Bartoszyc. Między innymi występy orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej 1 czerwca o godzinie 16, Plac Konstytucji 3 maja, turnieju strzelskiego oraz zawodu wędkarskiego dla dzieci i młodzieży. Pracownicy wydziału prowadzą działania dotyczące wsparcia organizacji Mistrzostw Polski Masters w piłce ręcznej, które odbędą się w dniach 10-11 czerwca. Opracowano plakat wydarzenia. Prowadzona jest również strona internetowa mistrzostw. Pracownicy wydziału koordynują przystąpienie Bartoszyc do akcji Aktywne Miasta Rowerowa Stolica Polski. Prowadzone są prace nad stworzeniem serwisów internetowych dla urzędu oraz jego jednostek organizacyjnych. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki i uzależnień. Prowadzono działania w ramach procedury Niebieska Karta. Przeprowadzono monitoring 12 procedur Niebieskiej Karty, w wyniku czego 9 procedur zakończono, a pozostałe zwrócono grupom roboczym celem uzupełnienia dokumentacji bądź zrealizowania założonych zadań. Wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bartoszycach o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec 6 osób. Przygotowano i przedłożono do podpisu 2 umowy o realizację zadania publicznego w zakresie realizacji miejskiej profilaktyki, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na bieżący rok. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. W okresie od 21 kwietnia do 18 maja zarejestrowano 25 urodzeń i 31 zgonów oraz nadano numer PESEL dla 2 obywateli Ukrainy. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 85 wykroczeń, w tym 48 porządkowych i 37 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 26 przypadków naruszeń przepisów prawa. Materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności 2 razy firma utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta. 15 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników należących do ich posesji. 2 właścicieli nieużywanych pojazdów zostało zobowiązane do ich usunięcia. 4 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego. Na terenie miasta ujawniono 2 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Strażnicy pełnili służby w dni robocze w godzinach 7.20, w soboty w godzinach 8.15, w sumie 25 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służby monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 8 osób. Zakład Usług Komunalnych. Prowadzone są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych. Przepraszam. Do dnia dzisiejszego wykonano naprawy na ulicach Słowackiego, Mickiewicza, Wyspiańskiego, Paderewskiego, Dąbrowskiego, Mirosławskiego, Trauguta, Pułaskiego, Okrzei, Ofiar Oświęcimia, Kopernika, Kowali, Cicha, Plac Zwycięstwa, Robotnicza, Kilińskiego, Kanczyńska. Koszono tereny zielonych nieurządzone, ulica Jana Pawła II, Kanczyńska.
Uprzątnięto teren miejski wraz z rozbiórką walących się szop przy ulicy Orzeszkowej. Dokonano remontu cząstkowego terenu przy budynku ulicy Marii Curie-Skłodowskiej, uzupełnienie dołów po kruszem skalnym. Wykonano tymczasowe ogrodzenie zabezpieczające możliwość wejścia na teren przyległy do budynku przy ulicy Młynarskiej. Usunięto wywroty drzew na terenie miasta, były cmentarz ulicy Nowojejskiego, wzgórze zamkowe. Wymieniono zużyte elementy i odnowiono powłokę malarską na ławkach i urządzeniach zabawowych. Dwukrotnie czyszczono komorę podziemnej fontanny na placu Konstytucji 3 maja. Dokonano wymiany piasku w piaskownicach w otwartej strefie aktywności przy ulicy Nowojejskiego, w takiej samej strefie przy ulicy Wajdy, plac zabaw ulica Bohaterów Monte Cassino, plac zabaw ulica Wyszyńskiego. Raz w tygodniu dokonywane jest czyszczenie fontanny przy ulicy Bohaterów Warszawy wraz z wymianą wody. Na bieżąco prowadzone są działania interwencyjne na terenie całego miasta w związku z uszkodzeniami bądź zniszczeniami infrastruktury komunalnej, place zabaw, znaki drogowe, ławki, zraszacze. W okresie sprawozdawczym w ramach zasądzonych kar na terenie gminy miejskiej Bartoszyce pracowało 6 osób, przepracowując łącznie 146 godzin. Zespół administracyjny oświaty. Rodzicom dzieci nieprzyjętych do bartoszyckiej przedszkoli wysłano propozycję skorzystania z opieki przedszkolnej. Wszystkim nieprzyjętym zaproponowano miejsca w innych bartoszyckich przedszkolach publicznych, a rodzicom ubiegającym się o miejsca w oddziałach przedszkolnych zaproponowano miejsca w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nr 1. Na pozostałe wolne miejsca zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w dniach 1-4 sierpnia. Więcej informacji dotyczących rekrutacji będzie opublikowanych w czerwcu na stronach internetowych w serwisie miasta Bartoszyce. Trwa rekrutacja do Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Bartoszycach. Szkoła oferuje naukę gry na fortepianie, trąbce, waltorni, klarnecie, akordeonie, wiolonczeli, perkusji oraz od 1 września na organach i skrzypcach. Lekcje instrumentu prowadzone są indywidualne dla każdego ucznia. Do szkoły można zapisać dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Zainteresowane osoby zapraszamy na przesłuchania wstępne, które odbędą się w budynku szkoły w następujących terminach: 2 czerwca, piątek, o godzinie 17 oraz 3 czerwca, w sobotę, o godzinie 10. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły szkołamuzyczna.bartoszyce.pl. Złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki w szkole muzycznej. Wnioskowana kwota to 186 700 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyły się 6 spotkania grupy roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Asystenci rodziny realizują usługi wspierające w 51 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowczymi. Z usług w schronisku dla osób bezdomnych skorzystały łącznie 33 osoby, w tym 13 osób spoza gminy miejskiej Bartoszyce. W ramach działalności Dziennego Domu Senior Plus uczestnicy korzystali m.in. z zajęć rękodzielniczych, usprawniających, komputerowych. Aktualnie skierowania do placówki posiadają 23 osoby. Odbywają się 4 spotkania klubu seniora. Odbyły się, przepraszam. Kontynuowano działania w ramach projektu Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają 2. Realizowano działania dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz prowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W oparciu o bazę lokalową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się 5 spotkań w charakterze stałym zorganizowanym przez Polski Związek Diabetyków oraz Klub Seniora. W oparciu o ustawę o dodatku węglowym wydano 2 informacje przyznające dodatki na kwotę 6 tysięcy złotych. Do załatwienia w trybie odwoławczym powstało 16 spraw. W zakresie refundacji podatku VAT za dostarczone w 2023 roku paliwo gazowe od 25 stycznia przyznano 41 refundacji na kwotę 5870 zł 90 groszy. W zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w okresie od 17 marca do chwili obecnej wypłacono łącznie 801 939 zł 20 groszy przysługujących świadczeń. Z żywienia w placówkach oświatowych korzysta obecnie 18 dzieci. Trwa realizacja prac społecznie użytecznych, w których uczestniczą 4 osoby.
Środowiskowy Dom Samopomocy. W ramach bieżącej działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy rozpoczęto realizację projektu 25. Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych, w ramach którego dnia 26 maja odbędą się prezentacje artystyczne uczestników placówek wsparcia z województwa warmińsko-mazurskiego. To są występy sceniczne, wystawa rękodzieła oraz stoiska warsztatowe. Środki na realizację projektu zostały pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Codzienna praca terapeutyczna obejmowała realizację bieżących treningów i zajęć, między innymi rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych, wynikających z planu wspierająco-aktywizującego. Dodatkowo uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oprócz praktycznych umiejętności mają możliwość kształtować pozytywne wzorce zachowań interpersonalnych i rozwijania zainteresowań poprzez udział w różnych wydarzeniach, w tym reprezentacja placówki rozegrała kolejne mecze w ramach mistrzostw 8. edycji Ligi Ośrodków Terapeutycznych oraz grupa uczestników zaprezentowała się na 11. kabaretonie środowiskowych domów samopomocy województwa warmińsko-mazurskiego Kobieta może wszystko, kabaretowe show organizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy. W tym okresie sprawozdawczym burmistrz miasta wydał 21 zarządzeń. Te zarządzenia zostały Państwu załączone do sprawozdania. I jeszcze tylko jedna informacja. Proszę Państwa, w konkursie Gazety Olsztyńskiej na najpopularniejszego samorządowca w kategorii burmistrz-prezydent burmistrz miasta Bartoszyce Piotr Pertykowski zajął zaszczytne 3. miejsce. Serdecznie gratuluję i dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Są pytania do informacji i w takiej kolejności pan radny Puszko, pan radny Lidziński, pani Ania Binięda. Szanowni Państwo, tutaj brakuje informacji dotyczącej właśnie znakowania bartoszyckich zabytków znakiem błękitnej tarczy. Ja się bardzo cieszę, że ten pomysł właśnie został zrealizowany. Tutaj przede wszystkim chciałbym podziękować panu sekretarzowi Robertowi Pająkowi, bo był zaangażowany w to przedsięwzięcie. Dziękuję również panu burmistrzowi miasta Bartoszyce, panu Piotrowi Petrykowskiemu oraz panu staroście Zbigniewowi Nadolnemu właśnie za to, że pozwolił nam tutaj oznakować nasze bartoszyckie zabytki znakiem błękitnej tarczy. Mam też pytania chciałbym tutaj zadać odnośnie tej działalności pana burmistrza w okresie międzysesyjnym, czyli pytanie pierwsze będzie dotyczyło zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej numer 4 w Bartoszycach. Bardzo dobra wiadomość, że uzyskaliśmy tak ogromne dofinansowanie. Mam tutaj pytanie odnośnie instalacji centralnego ogrzewania na boisku. Ja mam rozumieć, że ono będzie już całkowicie, tak jak hala będzie wyglądać to boisko, czy bo ta instalacja centralnego ogrzewania, to będziemy tak zimą dogrzewać te boisko, czy to ciepło będzie nam uciekać? Jak to będzie wyglądało? Bo tego jakoś tak nie rozumiem za bardzo. I takie pytanie właśnie z tym związane, czy moglibyśmy tutaj, nie wiem, jakiś projekt taki w formie prezentacji, jakąś wizualizację tego, jak to będzie wyglądać na przykład, jak będzie wyglądała strzelnica, bo to też jest nowość, tak, w Bartoszycach, że na boisku będzie strzelnica. Czemu ty? Zaraz. Szkolno-przedszkolne to jest czwórka. Tak, to jest pani Krysiu czwórka. Także właśnie jak to będzie wyglądać, tak? Czyli ta strzelnica właśnie, ile będzie stanowisk, jaka będzie odległość. Znaczy takie ogólne informacje, jeżeli Państwo oczywiście posiadają. Ja wiem, że to jest w fazie projektowej, ale jeżeli składaliśmy wniosek, no to takie informacje osoby odpowiedzialne za to będą miały. I właśnie kolejne pytanie będzie dotyczyło terminu głosowania w budżecie obywatelskim. Bo tutaj już mieszkańcy, ja informowałem też mieszkańców, bo dostaliśmy akuratnie taką informację, że to będzie okres wakacyjny. No tak powiem szczerze, no zły okres.
bo wiele osób wyjeżdża na wakacje, młodzi ludzie przebywają w tym czasie właśnie poza Bartoszycami, a chcieliby na przykład głosować, a nie będą mogli, czyli będą w tym momencie wykluczeni społecznie. Także ja bym tutaj wnioskował o to, żeby no tak, no bo nie będą mogli wziąć udziału, prawda, w tym głosowaniu. Ja bym tutaj wnioskował o to, przepraszam, obywatelską, ja bym wnioskował o to, żeby ten termin po prostu przedłużyć do 25 września. Ale damy radę zrealizować. Ja pamiętam, składałem wniosek 2 lata temu o zakup fantomów i się udało. Pani, na zewnątrz też da się to zrobić. W innych miastach też jest, ostatnio właśnie przeglądałem, jak to wygląda w Lidzbarku Warmińskim do końca września trwa głosowanie, także wyrobimy się. No, trzeba dać szansę młodym ludziom, żeby też mogli właśnie innym mieszkańcom, tak, którzy przybywają, żeby mogli też zagłosować, bo mają taką potrzebę, tak? To tyle z mojej strony. Dobrze, teraz pan radny Lidziński, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Na ostatniej sesji pan burmistrz powiedział, że miasto będzie sukcesywnie sprzątane po zimie. W informacji z działalności burmistrza nie znalazł się żaden punkt dotyczący sprzątania ulic w mieście z tego piachu, który zalega po zimie. Rozklejamy plakaty o Międzynarodowych Dniach Bartoszyc, rozdajemy zaproszenia, zapraszamy gości, mieszkańców i osoby, które mieszkają poza Bartoszycami na piękną uroczystość Dni Bartoszyc, a nie potrafimy zadbać o czystość naszego miasta. Wiele ulic nadal jest brudnych i zaśmieconych tym piachem, który zalega po zimie. Nie wspomnę tutaj o znakach drogowych poziomych, których w ogóle nie widać na ulicach i nie są one odmalowane. No ale jak odmalowywać, skoro ulice są nieposprzątane? Chciałbym zapytać, kiedy zostaną sprzątnięte ulice w Bartoszycach z tego zalegającego piachu? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy zamówień publicznych i tego przetargu na przygotowanie i dostarczanie posiłków do przedszkoli miejskich. Tam jest przetarg i realizacja zadania na 2 lata. Kiedyś rodzice dzieci przedszkolnych prosili i wnioskowali o to, żeby przywrócić stołówki w przedszkolach. Ten temat był poruszany. Rozumiem, że skoro ogłasza się przetarg na 2 lata na dostawę żywności do przedszkoli, to jakby ten temat upadł, czyli nie zamierza się stworzyć stołówek w przedszkolach. Jeżeli tak, to proszę o potwierdzenie i chciałbym zapytać w związku z przedszkolami, co dzieje się z budynkiem po byłej policji, bo tam miał powstać oddział przedszkolny, który miał rozładować trochę też ilość dzieci właśnie w oddziałach przedszkolnych i przywrócić właśnie kuchnię. Dziękuję. Dziękuję. Pani Aniu, poczekajmy chwilkę, bo uzgodniliśmy tak z panem burmistrzem, żeby w sposób wyczerpujący odpowiedzieć na pytania. To myślę, że ci dwoje państwo radnych, którzy zadali pytania, może pan burmistrz się odniesie do nich. Także chciałbym podziękować w szczególności panu Robertowi Pająkowi, sekretarzowi, za bardzo konsekwentne i zdecydowane działanie, jeśli chodzi o oznakowanie zabytków. One są już oznakowane, bo lada moment będą. A panu serdecznie dziękuję, panie radny, za inicjatywę, za taką także aktywną postawę w tej sprawie. Razem można więcej, zawsze. Jeśli chodzi o to zadoszenie w ramach programu Olimpia, to nie wiem, na jakim jesteśmy etapie, ale może pani Violetta Poddenek, która organizuje ten przetarg, przekaże państwu te informacje, które mamy w tym momencie, jeśli chodzi o przygotowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych. Szanowni państwo, w ramach tego zadania będzie realizowana dokumentacja projektowa i wtedy dopiero będziemy wiedzieli, jak będzie dokładnie wyglądał zakres tej inwestycji. Na razie mamy tylko pewne założenia, które były wymagane w ramach konkursu. Trzeba było zrobić strzelnicę, ogrzewanie. Będzie to taka hala sportowa o lekkiej konstrukcji, więc to ogrzewanie będzie tam. A w jakiej to będzie jeszcze formie, to jeszcze nie wiemy. Zadaszenie ze ścianami. To będzie normalnie hala sportowa, tylko o lekkiej konstrukcji. Dobrze, ja mam jeszcze jedno pytanie.
To znaczy mam pytanie jeszcze jedno odnośnie tego parkingu nieszczęsnego, o którym już wielokrotnie na sesjach wspominałem, dwie interpelacje też napisałem w tej sprawie. Tam leżą chyba z 5 palet kostki polbrukowej. Trylinka przy tym parkingu właśnie przy tej hali, tak, przy tym boisku właśnie jest w bardzo tragicznym stanie, bo to są lata wczesne 60. XX wieku, tak jak ta szkoła została właśnie wybudowana w latach 60. i tam w zasadzie no, taki fragment został pozostawiony. Będziemy mieli takie piękne boisko wielofunkcyjne, a no, parking będzie po prostu no, straszył. Tam jest po prostu też niebezpiecznie na tym parkingu, także bym prosił, żeby to od razu też zostało po prostu wymienione, żebyśmy już tam mieli wszystko zrobione. Naturalnie, że będziemy także pracowali nad całym otoczeniem i szkoda, że już nie uprzątnięto. Ja zainteresuję się osobiście tą kwestią, w jaki sposób techniczno-organizacyjny można ten pana postulat załatwić. Jeśli chodzi o realizację programu budżetu obywatelskiego, to bym poprosił tu koleżankę Szuter, która by wyjaśniła, panie Marto, jeśli chodzi o te terminy, możliwość przesunięcia. Jak to mamy w harmonogramie? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o budżet obywatelski, no to staramy się go ten termin wydłużyć maksymalnie z racji tego, że chcielibyśmy już we wrześniu ogłosić listę lub jeden projekt, który zwycięży. Chciałabym tylko zaznaczyć, że tutaj Wydział nie tylko liczy głosy, ale także sprawdza ważność. I to troszkę trwa. O ile na przykład wygra projekt związany z zakupem pewnych przedmiotów, usług, tak, to jest mało problematyczne, o to tyle, jeśli wygra projekt związany z jakimiś robotami zimnymi, potrzebujemy czasu, żeby to zrealizować, a musimy skończyć projekt z końcem tego roku. No ale nie bardzo wiem teraz. Pani Ania. W sprawie tego budżetu obywatelskiego, tak? Korzystając z okazji. Dobrze, to wobec tego pociągnijmy ten temat. Pani Marto, ja mam pytanie, czy ponieważ będzie to już inwestycja miejska, jeżeli wygra jakaś inwestycja, to rozumiem, że ta inwestycja będzie mogła wejść w środki niewygasające, w razie gdybyśmy nie zdążyli zrealizować jej do końca roku. To znaczy tak, chodzi o to, że faktury muszą być wystawione w tym roku. Ja muszę zamknąć realizację projektu i zrobić sprawozdawczość z tego projektu. Czyli w tym roku musi być to zakończone. I tak realizacja jest... podejrzewam, że również, dlatego musiałabym to sprawdzić w przepisach prawnych, jak inne miasta do tego podchodzą, ale wydaje mi się, że to musi być skończone. Ale budżetowym. Ale, tak, budżetowym. Ale jeżeli jest to już inwestycja miejska, bo to wtedy już jest jako inwestycja miejska, to już nie jest jako budżet obywatelski. Budżet obywatelski zostanie zrealizowany, wyłoniony zostanie zwycięzca i wtedy, jeżeli jest to inwestycja, przechodzi to jako inwestycja miejska. Już wtedy państwo realizujecie inwestycje, a więc tak jak każdą inwestycję. A więc moim zdaniem nie ma jakiegoś problemu, żeby to ewentualnie przesunąć wygasające. To znaczy ona przychodzi w tym wydatki. Momencie, kiedy sprawozdawczość jest prawidłowa, tak? Bo jeszcze ja jestem zobowiązana do tego, żeby przekazać sprawozdawczość z tego roku i jeśli w przyszłym roku nie ma żadnych uwag, na przykład ze strony wojewody, tak, czy innych organów, to wtedy jest wszystko w porządku. Natomiast do końca roku musimy jakby tę sprawozdawczość zachować. Proszę Państwa, jeśli chcecie Państwo jeszcze dyskutować odnośnie budżetu obywatelskiego, to przypomnę, że mamy to w porządku obrad i gdy dojdziemy do tego punktu, to bardzo proszę. No niemniej korzystając z okazji, Pani, proszę bardzo, Pani Pisarska, później jeszcze Pan Puszko, ale skończmy to, bo będziemy debatować, gdy będziemy podejmować uchwałę. Ja tylko jedno pytanie też trochę, bo byłam przekonana, że można to głosować również internetowo, więc nie wiem, czy istnieje możliwość, czy jest konieczność. Nie można internetowo w tym razie. Dziękuję. Pani Marto, no przecież możemy o ten miesiąc przesunąć, już 2 lata temu mieliśmy też taką sytuację, ja wtedy prosiłem i się udało przesunąć głosowanie do końca września i projekty zostały zrealizowane. Pani Lucyna Jędryczka przecież wtedy napisała projekt remontu salki rehabilitacyjnej i udało się to zrobić. No dajmy szansę wszystkim mieszkańcom. To znaczy tak, możemy ewentualnie przesunąć ten termin, załóżmy do pierwszej połowy września, tak? Kiedy na przykład już wszystkie osoby zwrócą z urlopów i zaczną od września pracę czy szkołę, więc możemy powiedzmy umówić się, że będzie to pierwsza połowa. Przedstawimy taki postulat panu burmistrzowi do realizacji. Września.
i wtedy powiedzmy w ciągu przedstawimy to i tak samo wrócę do wypowiedzi pani Zabłockiej. Tak. Ja też tak wstępnie uważam, jak pani, ale sprawdzimy tutaj z panem skarbnikiem szczegółowo zapisy dotyczące realizacji od sądu takiej formalno-prawnej. Ja też uważam, że to już będzie inwestycja miejska po wyborze i że można to wtedy ewentualnie wpisać jako wydatki niewygasające. Ale to sprawdzimy jeszcze. Będziemy starali się być tu elastyczni w taki sposób, proszę państwa, żeby no, zrealizować te i uszanować to głosowanie mieszkańców, zrealizować te projekty, które zostaną zgłoszone. Dziękuję. Ja wracając do pytań pana radnego Lidzińskiego. No według mojej wiedzy ulice są sprzątane sukcesywnie. O tym była mowa chyba na poprzednim spotkaniu, także na poprzednim, przepraszam, posiedzeniu Rady. Ale jeżeli są jakieś sytuacje, no my się oczywiście nad nimi pochylimy. Jest tutaj obecny kierownik Wydziału Techniczno-Komunalnego i już tam, rozumiem, skrzętnie zapisuje ten postulat. Panie Czesławie, proszę sprawdzić w nadzorze, jak jest w zakresie sprzątania tych ulic, bo rzeczywiście już czas jest na to, żeby one były zakończone. Jeśli chodzi o przedszkola, no proszę pana, coś ja mogę powiedzieć. Ten przetarg określa sposób. Więc jeśli jest ten przetarg, to znaczy, że decyzja jest taka, że w formie cateringowej jest to, będzie realizowana kontynuacja takiej formy, która została wcześniej wybrana. Budynek przy byłej policji, trwają analizy i oczekujemy także jakiegoś możliwości wsparcia zewnętrznego, więc musimy prowadzić analizę od strony takiej techniczno-organizacyjnej, w jaki sposób to można zorganizować, tak jak podjęliśmy tę wstępną decyzję i oczekiwać, powiedzmy, może się pojawią jakieś formy wsparcia na tego rodzaju działania ze strony rządu na adaptację budynków, pomieszczeń na cele przedszkolne, na cele oświatowe i wtedy będziemy aplikować o środki finansowe w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Pani Anna Binięta, później pan Darski i później pan Karol Kapuściński. Szanowni państwo, ja mam pytania też odnośnie informacji z zamówień publicznych. Moje pytanie pierwsze dotyczy punktu trzeciego, przetargu na dostawę stacji roboczych i laptopów z oprogramowaniem w ramach grantu Cyfrowa Gmina. Pytanie moje dotyczy, dla kogo ewentualnie miałyby być te laptopy przeznaczone. I jeszcze kolejne pytanie, które wiąże się z tym, o czym też mówiliśmy tutaj, czyli inwestycją przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 1. Czytamy, że ogólna wartość szacowana około 2 milionów, dofinansowanie 1 370 000, ale nasz wkład własny szacowany to prawie 600 tysięcy. Czy moje pytanie dotyczy, czy mamy zabezpieczone te środki w budżecie, bo tak ja nie bardzo też pamiętam, czy myśmy w ogóle rozmawiali i skąd się ten fantastyczny pomysł, skądinąd, prawda, ale myśmy nie mieli jakby informacji, że taki pomysł byłby, czy miał być realizowany. I drugie pytanie dotyczy Wydziału Kultury i Sportu. To jest punkt czwarty. Pracownicy wydziału wsparli organizację konferencji pod nazwą Ratujmy położnictwo na Warmii Mazur. Konferencja ta odbyła się w szpitalu naszym powiatowym, ale moje pytanie wiąże się z informacją z ubiegłej sesji, z informacją pana burmistrza. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, że oddział położniczo-ginekologiczny jest w ogóle zagrożony, jeśli chodzi o istnienie. Czy w takim razie, moje pytanie dotyczy tego, czy my wiemy coś więcej na ten temat? Czy to zagrożenie się pogłębia, czy to mamy szansę, żeby jednak być spokojnym o istnienie nadal i funkcjonowanie tego oddziału w naszym szpitalu? Czy ktoś z kierownictwa naszego urzędu byłby w stanie na ten temat udzielić odpowiedzi? Dziękuję, to wszystko. Proszę bardzo, pan radny Darski. Szanowni państwo, szanowni radni, panie burmistrzu, panie przewodniczący. W temacie, że jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Pan burmistrz pojechał do pana prezydenta. Swego czasu ja przypominałem, że była okrągła rocznica samorządu terytorialnego, święta. Czy my
myślimy cokolwiek o tym dniu, bo starostwo chyba coś tam organizuje w tym roku. Chyba już myślę, że niekoniecznie, ale dobrze było pomyśleć, bo to jest jednak święto uznawane w Polsce i po prostu obchodzone przez samorządy. I drugi temat, tutaj również panie przewodniczący, to będzie w temacie informacji, bo oczekiwałem takiej informacji. Przyszła decyzja IPN-u odnośnie tablicy na kamieniu w naszym parku. Chciałbym zapytać, państwo nie mieli wiedzy, albo nie chcieli mieć wiedzy, albo nie potrafili tego pojąć, że tam są kłamstwa historyczne. I teraz tak, dlatego pan burmistrz wystąpił do IPN-u o opinię. Wystąpił. Opinia przyszła, wiadomo jaka, że mając na uwadze przytoczone okoliczności, państwo wszyscy radni dostali to. Rzeczony pomnik powinien zostać usunięty z przestrzeni publicznej. Czy między sesjami ktokolwiek tym się zajmował, czy jest jakaś opinia wypracowana, choćby przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa? Czy państwo jeszcze musicie zapytać o zgodę może Olafa Scholza, może prezydenta Putina ściganego? Nie wiem, dziwna sytuacja, decyzja musi być podjęta. Akceptujemy tę tablicę, jaka ona jest, lub ją odkręcamy i ewentualnie myślimy, zastanawiamy się, jaka powinna być nowa i godna. Bardzo proszę o odpowiedź. Proszę bardzo, pan Karol Kapuściński. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mam pytanie odnośnie Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego odnośnie punktu pierwszego. Chodzi o wydzierżawienie w drodze przetargu terenu przy ulicy Prusa i tutaj w szczególności na prowadzenie pola kempingowego oraz namiotowego z zapleczem socjalnym. Chciałbym się dowiedzieć, czy był prowadzony jakiś dialog technologiczny z przedsiębiorcami, nie wiem, może jakimiś podmiotami, które są tym zainteresowane i w którym miejscu to dokładnie mogłoby być, bo tu jest powierzchnia opisana, ale nie wiemy, znaczy ja bynajmniej nie wiem, czy to chodzi o tylko ten plac utwardzony, czy jeszcze jakiś fragment, nie wiem, zielony, czy jakiś inny tutaj rekreacyjny i gastronomiczny fragment naszego miasta przy ulicy Prusa. Można? Bardzo proszę właśnie. Jeśli chodzi o informacje, o pytania pani radnej Biniendy, to ja poproszę koleżankę Poddenek właśnie co do punktu tego trzeciego, szczegółowe informacje. Ja ogólnie tylko powiem, że dotyczy to wyposażenia Urzędu Miasta, ale proszę bardzo, szczegółowe informacje. Szanowni państwo, już kilkakrotnie na sesji była mowa o tym, że to jest dofinansowanie do działalności urzędu, do sprzętu, który będzie służył pracy urzędu. To jest zadanie z cyfrowej gminy, które będzie wspierało pracę nas w serwery, w komputery, w stacje. I to tutaj na terenie urzędu. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie od... Dobrze, on udział własny. Tak, środki, jeżeli chodzi o zadaszenie boiska. Proszę państwa, 3 dni temu dopiero pokazała się lista. Nie mamy umowy o dofinansowanie, dlatego nie mamy tych pieniędzy w budżecie, a realizacja jest zaplanowana na rok 2024. Wniosek nie musiał mieć zatwierdzenia w budżecie. To było tak, tylko to był wniosek taki aplikacyjny, wstępny, tak, pani Krystyno, który został rozstrzygnięty na poziomie ministerstwa i teraz będą dalsze prowadzone prace co do już skonkretyzowania. Ale wniosek nie... Chodzi mi o to, że... Wniosek nie potrzebował zgody, żebyśmy mieli to zapisane w budżecie, ponieważ z wnioskami bywa czasami tak, że po prostu nie przychodzą. Więc z pozycji w budżecie jako takiej na moment podpisania umowy tak, ale do czasu złożenia wniosku nie jest wymagana. Natomiast otrzymamy umowę, podpiszemy umowę i wtedy będziemy mieli to. W roku 2024 dopiero. Czy to szkoła sama wystąpiła z tym, czy to odgórnie było wytypowana szkoła? To znaczy sprawdzaliśmy stan boisk, które są, bo to są boiska wielofunkcyjne, mogliśmy jedynie zadaszyć. I boisko wielofunkcyjne właśnie przy szkole podstawowej numer 4 było wskazane jako te, które... A numer 3 się nie łapało pod to? Nie. Oj.
Może w którejś kolejnej edycji, tak. Jeśli można w sprawie tej konferencji. Proszę Państwa, no ja byłem tutaj także z panem sekretarzem na tej konferencji. Ogólnie powiem, że konferencja polegała na takiej dyskusji dotyczącej przyszłości właśnie tego szpitala powiatowego w Bartoszycach, a w szczególności oddziału ginekologiczno-położniczego. Obok Olsztyna, Ełku i Elbląga Bartoszyce są takim miejscem, gdzie taki oddział jeszcze funkcjonuje. Już nie funkcjonuje w Kętrzynie od 2 lat. Już jest zagrożony chyba od 1 czerwca, jeśli chodzi w Giżycku. A więc jest to bardzo ważna, pilna, społeczna i zdrowotna potrzeba. Środki finansowe na rewitalizację tego oddziału. Przepraszam, panie burmistrzu, ja bardzo proszę, szczególnie tam państwa z galerii, że tak nazwę, o wyciszenie rozmów, bo to przeszkadza panu burmistrzowi i nie tylko. Dziękuję bardzo. I ta rewitalizacja jest wręcz niezbędna. Oddział jest na poziomie warunków technicznych, organizacyjnych, no powiedzmy szczerze, z lat 80., lat 90., a więc nie wszystkie kobiety no mają ten w tak ważnym momencie ich życia i potrzeby pełnej, troskliwej opieki, możliwości no, i funkcjonalne, i estetyczne, i w różnym sensie tego słowa. Jaka kwota jest potrzebna taka z dyskusji? No około 10 milionów złotych. Dlatego pan burmistrz Piotr Pretykowski i pan starosta Jan Zbigniew Nadolny zorganizowali tą konferencję, także poszerzając zaproszenia o różne osoby, jeśli chodzi o środowisko polityczne, tak żeby spróbować w różnych programach, które może będą w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o inwestycje strategiczne, które są zapowiadane, próbować aplikować o te środki finansowe, tak żeby uratować to miejsce i dla potrzeb szpitala powiatowego w Bartoszycach, ale w szczególności dla potrzeb kobiet z regionu, bo to się będzie jawiło jako takie miejsce i oddział subregionalny, jeden z ważniejszych na terenie całego województwa. I to w znakomity sposób także podnosiłoby funkcjonowanie szpitala, jego prestiż, miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc w takim duchu była dyskusja, kolejne spotkanie niebawem. To w tej części tyle, co mogę powiedzieć na tym etapie takiego pierwszego spotkania. Zostało ustalone. Jeśli chodzi o pytania i postulaty, i postulat drugi, w szczególności pana radnego Darskiego. Dzień Samorządu Terytorialnego, no myślę, że będzie obchodzony w sposób taki bardziej uroczysty, jak będzie to okrągła data. To chyba bodajże za 2 lata to będą 35 lat, bo to jest 1990 rok. Wiem, że jest takie zaproszenie otrzymał, ale z okazji 25-lecia powstania województwa, no bo to był 98 rok, jak Państwo pamiętacie, tworzenie województw samorządowych, otrzymał pan burmistrz Piotr Pretykowski od marszałka Gustawa Marka Brzezina i będzie tam nas reprezentował na takim specjalnym, uroczystym spotkaniu. Jeśli w sprawie tej tablicy, znamy to oczywiście opinię, którą Państwu przedstawiliśmy. W tej chwili, ponieważ no, trzeba od strony takiej techniczno-organizacyjnej też pomyśleć, w jaki sposób ją bezpieczny i dobry usunąć, zdemontować. ZUK ma w tej chwili tyle zadań, jeśli chodzi o bieżące sprawy. Państwu przedstawiłem tylko część tych zadań, które są realizowane, że w najbliższym czasie do tego tematu podejdziemy, ale jednocześnie będziemy się zwracali do Państwa, taka jest opinia pana burmistrza, co właśnie z tym miejscem. I tutaj słusznie pan zauważył w drugiej części wypowiedzi, że trzeba się zastanowić, być może na forum komisji samorządowej, na forum może i bezpieczeństwa, ale na forum może wszystkich komisji, w jaki sposób to miejsce, czy uhonorować, czy pozostawić w jakiś sposób. No, było to jednak, co by nie powiedzieć, jakiś fragment historii takiej, a nie innej wszystkich terenów po II wojnie światowej. I dlatego też jest kwestia, powiedzmy, no, zastanowienia się, czy może jakiś inny fakt historyczny z historii Bartoszyc ewentualnie
w tym parku po rewitalizacji umieścić taką informację. Zapraszam tutaj do aktywnej dyskusji, oczywiście nie dzisiaj, ale na forum komisji, żeby wypracować jakieś mądre stanowisko, ponieważ dotyczy to przestrzeni publicznej naszego miasta i chodzi o to, żeby ona była tym bardziej po tej rewitalizacji placu, ale także i parku miejskiego, żeby to było w godny sposób i mądry przyjęte i także przyjęte przez mieszkańców. Jeśli chodzi o pytanie pana Kapuścińskiego, bardzo bym poprosił panią kierownik Annę Właściu, która opracowała założenia tego przetargu przy ulicy Prusa, o podanie jakichś trochę bliższych szczegółów w tej sprawie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie burmistrzu, to jest na razie taka wstępna informacja, że gmina zamierza w ogóle ten teren przeznaczyć do dzierżawy. Teren, ta powierzchnia, która tu jest określona, obejmuje teren byłego targowiska liczony po ogrodzeniu. Tak jak to jest teraz ogrodzone w takiej wielkości zamierzamy tą dzierżawę przeznaczyć do przetargu. Założenia do przetargu jeszcze przygotowujemy, dlatego że no chcielibyśmy może jakieś oferty zbierać na zagospodarowanie, zobaczyć jakie mają pomysły właśnie przedsiębiorcy, ewentualnie co chcieliby tam zaproponować i wtedy będziemy licytować ewentualnie stawkę. Więc to wszystko jest jeszcze w opracowaniu i no bliższych takich szczegółów jeszcze na razie nie mogę podać. To na razie jest tak, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to zapraszamy do nas, no będziemy zbierać informacje, jakie mają przedsiębiorcy oczekiwania, co ewentualnie chcieliby tam zrobić, żeby komuś nie zamknąć drogi do ewentualnie jakichś pomysłów, które mają. Ale będziemy chcieli wcześniej no, poznać po prostu jakieś zamierzenia przyszłego inwestora. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Później pan Darski, później pani Pisarska. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja w zasadzie trzy pytania. Pierwsze pytanie, które już, na które to przynajmniej w części pan burmistrz odpowiedział odnośnie tej konferencji, która odbyła się w szpitalu, a dotyczyła jakby trudnej sytuacji oddziału ginekologiczno-położniczego. O tej sytuacji jakby wiemy wszyscy, ale chciałam zapytać, czy poza tym, że szukamy, czy włodarze i osoby zaproszone i politycy szukają programów, z których będzie można skorzystać, aby jakby tę sytuację no, finansową poprawić, czy jakieś coś konkretnego wypracowano poza tym? Czy to bardziej interesariusze, którzy pojawili się na tej konferencji, jakby rozmawiali o problemie, czy jakieś konkrety padły? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy, bo tutaj mówiliśmy też, pan radny Marek Lidziński mówił o tych miejscach, które są czyszczone i po zimie i jakby w sposób bieżący. To ja chciałam też jakby zwrócić uwagę na ulicę Poniatowskiego idąc od przeprawy mostowej tutaj w stronę miasta. Z racji tego, że pieszo się teraz poruszam, no to dzisiaj rzeczywiście było bardzo, bardzo dużo śmieci, nieczystości i gdyby można było też właścicielom sklepów zasugerować, ponieważ parkingi są pełne odpadków po papierosach, naprawdę bardzo, bardzo mnóstwo tych odpadków jest. I ostatnie, trzecie pytanie dotyczy wydzierżawienia w drodze przetargu terenu o powierzchni 184 m2 przy ulicy Kętrzyńskiej na cele ekspozycyjne i wystawiennicze. Który to teren konkretnie? Dziękuję bardzo. Pan radny Dalski, proszę. Ad vocem do wypowiedzi pana burmistrza. No, rozśmieszyło mnie to trochę, szczególnie jeden punkt wypowiedzi. Panie burmistrzu, jeżeli ZUK jest tak zapracowany, że nie potrafi przysłać jakimiś obcęgami jednego pracownika, to będzie kwestia jednej roboczej godziny, czyli kosztu dzisiaj tam 25 czy 30 zł, no to jest śmieszne i radosne. To tak nie może być. Proszę zdjąć tą tablicę tu i teraz i natychmiast. Zorganizujemy pochód odprowadzenia tej tablicy, powiedzmy do piwnicy Urzędu Miasta z honorami i wszyscy będą zadowoleni, którzy chcą, żeby ta tablica była. Szacunek dla historii Polski, proszę. Pani radna Pisarska, proszę. Moje pytanie dotyczy przebudowy ulicy Andersa.
Chciałabym dowiedzieć się z Wydział Inwestycyjny o tym, ponieważ o ulicy Andersa ta przebudowa jakby się rozpoczyna i rozpoczyna. Więc ja bym chciała zadać pytanie, kiedy będzie trwała przebudowa ulicy Andersa, czyli od do. Ja bym prosiła o chwilę, tak, żeby zrozumieli moje pytanie. I dodatkowo, jak będzie zorganizowany ruch tą ulicą, ponieważ jest to dojazd do, raz, że do jednostki, dwa, że do Brico, trzy, że tamte osoby, które mieszkają na ulicy Andersa, mogą mieć później utrudniony wyjazd, a cztery, że jednak tamtędy będzie i dojazd też na Połęcze, więc pytanie jest, od którego momentu będzie ta ulica zamknięta oraz to, czy to będzie jakieś takie etapowe, czy takie całościowa przebudowa tej ulicy. Dziękuję. Pani radna Zabłocka, proszę. Panie burmistrzu, moje pytanie dotyczy rozbudowy cmentarza, ponieważ dofinansowanie jest duże i chciałabym się dowiedzieć, czy jest planowane nowe kolumbarium, ponieważ to, co jest wybudowane, no, stoi, świeci pustkami i podejrzewam, że będzie, ponieważ są tam na cztery urny tylko nisze, a więc czy będzie, czy jest planowane takie kolumbarium, żeby można było pochować tylko jedno, włożyć tylko jedną urnę lub dwie ewentualnie. To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, znaczy odniosę się do tych petów na parkingu. Nie wiem, czy to akurat właściciele sklepu powinni sprzątać, ale moje prośba jest taka, żeby przy tych parkingach jednak postawić kilka koszy, bo właśnie z tego wynika ten brud na parkingach, bo nie ma gdzie ani petów, ani jakieś nieczystości, które mamy, wyrzucać. A więc dobrze by było, żeby kilka koszy na tej ulicy Poniatowskiego jednak się pojawiło. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. W zakresie tej konferencji była to pierwsze spotkanie, takie wstępne i nie było jeszcze sprecyzowane, bo dopiero wszyscy zaznajmiali się z tym problemem, który przedstawił w takim konferencie dyrektor Sławomir Wójcik. Z zakresem, z wypowiedziami osób, które pracują na tym oddziale i takie zobowiązanie zostało wewnętrzne podjęte, że będziemy nad tym pracować, bo sprawa jest ważna, wszyscy poprzez swoje możliwości. Być może dojdzie do kolejnego spotkania w tym zakresie i wtedy będą już bardziej skonkretyzowane formy wsparcia, które będą możliwe i których poszukiwać trzeba. Sprawa jest bardzo, bardzo ważna z różnych punktów widzenia i przede wszystkim jeśli chodzi o taką też siłę Bartoszyckiego Szpitala, bo to w tej konkretnej sytuacji, kiedy te oddziały ginekologiczno-położnicze funkcjonują tylko w najbliżej tu w Elblągu, w Olsztynie, w Wełku, w tamtej części województwa, no to byłoby to bardzo, bardzo ważne dla wszystkich rodzących kobiet i dla tych, które wymagają tego rodzaju opieki, żeby taka możliwość, skoro ona tu funkcjonowała przez tyle lat, mogła dalej być na oczywiście w nowoczesny sposób realizowana ta funkcja i to zadanie przez nasz szpital w Bartoszycach. Sprawa ulica Poniatowskiego i sprzątania i tych terenów, to jeszcze raz tutaj będziemy nad tym pracowali i Wydział Techniczno-Komunalny, tak jak sukcesywnie dokonuje weryfikacji nadzoru zleconych zadań w zakresie sprzątania ulic i chodników. Tu od razu do pani Zabłockiej. Słuszna sugestia. Zobaczymy, co będzie możliwe, jeśli chodzi o uzupełnienie tych punktów takich w formie takiej, żeby można było w jaki sposób poprawić stan czystości. Sprawy terenów wystawienniczych. Bardzo proszę panią Annę Własiuk o taką precyzyjną informację. Ulica Kęczyńska. Jest to takie przedsięwzięcie nowe. Proszę bardzo. Szanowni państwo, no, odsłoniło nam się takie miejsce róg ulicy Kęczyńskiej i
Boże, Konopnickiej. Kiosk ruchu tam stał przy budynkach mieszkalnych i taki skwerek tam powstał i tutaj myślimy tak, że może ktoś by chciał jakąś wystawę postawić. Na razie nie przewidujemy, żeby jakieś miejsca do handlowania. To po prostu typowe na ustawienie czegoś, na ekspozycję jakąś. Będzie ogłoszony przetarg w takim zakresie. Dziękuję. Tak, ja już nie będę uzupełniał w takim razie, bo tutaj jeszcze ominąłem, przepraszam, ten postulat tych koszy, ale to pani radnej Basak, ale to się harmonizuje z pytaniem pani radnej Zabłockiej, więc nie do pałków jest. No, to też jest kwestia naszej kultury osobistej, to też bądźmy szczerzy, jeśli chodzi o nasze zachowanie na ulicy, na chodniku. Czy to muszą być te niedopałki, czy nie można to w jakiś inny sposób przecież, jeżeli skoro już palę te papierosy na terenie otwartym. Dziękuję. A, ulica Andersa, dziękuję bardzo. Pan Mirosław Subutowicz, czy pan mógł w kilku zdaniach z Wydziału Inwestycji przedstawić kwestię realizacji tego zadania inwestycyjnego? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, budowa ulicy Andersa już trwa, teren został przekazany i wykonawca wchodzi już na budowę. Już jest wszystko jak gdyby w toku. Budowa będzie trwała do końca bieżącego roku, a wykonywanie tej ulicy będzie wykonywane jeszcze etapami. Pierwszy etap to będzie jak gdyby do wjazdu na teren Brico, a drugi etap to będzie do terenu gminy. Tak, etapowo będzie zamykana. Jeszcze może o kolumbarium powiem. To właśnie, no, kilka zdań temat kolumbarium. Jeżeli chodzi o kolumbarium, kolumbarium zostało odebrane już 15 maja. Teraz trwa jak gdyby oddanie do użytkowania i tam jest 94 są miejsca do pochówku. Pytałam inaczej, czy na nowym cmentarzu, który będziemy rozbudowywali, jest planowane kolumbarium takie, żeby było jedno lub dwuurnowe? Nie cztero. Tutaj, aha. No bo rodzina przeważnie to są dwie osoby, nie cztero. A automat, no nie wszyscy chcą być razem. A niestety koszt mamy za te cztery urny dosyć znaczny, tak? Dlatego moje pytanie było takie. Projekt jest jak gdyby jednakowy na wszystkie kolumbaria na całym cmentarzu, ale jeżeli będzie potem wykonywane, będą wykonane te dalsze jak gdyby etapy, to tam można zrobić jak gdyby te nisze bardziej płytkie, tylko na dwa wejść, na dwie urny. Więc to nie jest problemem, czy cztery, czy dwie. Ale podczas projektowania to trzeba takie wytyczne ująć, no bo jeżeli tego nie ujmiemy, to znowu identyczne kolumbarium wybudujemy na cztery urny. Ale my mamy projekt już na cały cmentarz, na wszystkie kolumbaria, do końca jak gdyby zadania. Więc to wszystko już jest zaprojektowane. I na tych wszystkich niszach są jednakowe nisze, czy są wszystkie jednakowe nisze w tych kolumbariach na cztery urny. I nie ma możliwości zmiany? Znaczy, jeżeli na etapie wykonywania byłaby jakaś taka propozycja, to możemy zrobić jak gdyby takie płytsze te nisze w środku. Koszt może być niższy, bo te nisze to zależy od tego, od ilości chyba materiału i one mogą być tańsze. Tak może być. Dobrze, pani Ewa jeszcze chce dopytać. Chwileczkę, panie kierowniku, jeszcze momencik. Proszę, pani Ewa. A propos właśnie kolumbariów, niż i tego, co rozmawialiśmy na komisji, to ja zrozumiałam na komisji tak, że pan mówił, że na tym etapie tylko przejmujemy cmentarz, przygotowujemy i teraz zajmie się pan projektowaniem tego cmentarza również z kolumbariami. Ja zrozumiałam, że to, co już w tej chwili funkcjonuje, to przerobić nie można, ale to, co będzie w przyszłości, czyli to, co będziemy stawiać na tym gruncie, który teraz zostanie przygotowany, to będą kolumbaria o różnych możliwościach, czy to będą dwie urny, jedna urna, czy cztery, bo wszyscy z komisji zgodnie, na komisji zgodnie stwierdziliśmy, że taka jest potrzeba. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Dodatkowo jeszcze wnioskowaliśmy i ten nasz wniosek poparł również burmistrz na jednej z komisji, na której był, to, żeby zastanowić się też nad przygotowaniem terenu na tak zwany amerykański styl pochówku. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale tak to ustaliliśmy. I w tym kierunku komisja cały czas wnioskuje, pani Eli, że staramy się to nadzorować i mam nadzieję, że to przy projektowaniu będzie uwzględnione. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Cały cmentarz już jest zaprojektowany do końca. Jeżeli chodzi o tereny pochówku, to teren będzie jak gdyby wyrównany i tam można mieć jak gdyby różne tego sposoby pochówku, czy tam, jak pani mówi, amerykański, czy tam takie normalne groby typowe. Więc to nie ma żadnego problemu. Dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiem, że seria pytań odnośnie informacji została wyczerpana. Stwierdzam, że informacja z okresu działalności burmistrza w okresie międzysejmowym została przez panie i panów radnych przyjęta. Do wiadomości. Czy potrzeba przerwy, czy... Dosłownie 10 minut przerwy, o 12:15 punktualnie spotkajmy się. Proszę państwa, panie i panowie radni. Proszę o jeszcze raz zalogowanie się do systemu. Jeszcze raz proszę. Dobrze. Proszę państwa, nim zaczniemy realizację porządku obrad, jeszcze dwa zdania pani Marta Szuter. Tak? Ale to może nie, to panie przewodniczący, uzgodniliśmy, że to będzie przy tym punkcie dotyczącym uchwały. Dobrze, tak, jeszcze mamy wyjaśnienia, jeśli chodzi o regulamin, sposób realizacji tych zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Dobrze. Jesteśmy w punkcie 5a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany z budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1/68. W zastępstwie przewodniczącej poproszę tutaj zastępcę przewodniczącą panią radną Joannę Adamczyk o opinię na temat projektu uchwały. Zmiany w budżecie. Dochody. Dział 758, rozdział 758-14. Panie Elu. Zwiększenie o 6100 zł dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801-95. Zwiększenie o 27 849 zł dochodów z tytułu odpłatności uczestników wycieczek szkolnych w ramach realizacji programu Poznaj Polskę. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852-19. Zwiększenie dochodów o 2401 zł tytułu... Przepraszam pani przewodnicząca, słuchajcie, albo... No już skończyliśmy rozmowę, tak? Dobrze, proszę bardzo. Zwiększenie dochodów o 2401 zł z tytułu uzyskanego przez MOPS odszkodowania za uszkodzone mienie. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-955. Zwiększenie o 2040 zł dochodów z tytułu rekompensat za ogrzewanie innym opałem niż węgiel. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 750, rozdział 750-95. Przesunięcie między paragrafami w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801-95. Zwiększenie o 27 849 zł planu wydatków w związku z wpłatami uczestników wycieczek szkolnych w ramach realizacji programu Poznaj Polskę. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852-19, tam proszę poprawić. Zwiększenie o 2401 zł planu wydatków z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95. Zwiększenie o 2040 zł planu wydatków związanych z wypłatą rekompensat za ogrzewanie innym paliwem niż węgiel. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 901. Zwiększenie o 6100 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji na pozwolenie na wycinkę roślin z wody i brzegu jeziorka przy ulicy Kętrzyńskiej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Punkt 5b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036. Projekt oznaczony numerem 1268. Również poproszę panią Joannę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie opiniuje zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2036, które wynikają ze zmian w budżecie. W wieloletniej prognozie finansowej wydłużono okres realizacji zadania przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej w Bartoszycach do roku 2025. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 1368. Poproszę pana radnego Karola Kaś-Puścińskiego, przewodniczącego Komisji Samorządowych i Bezpieczeństwa, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa na temat uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Bartoszycach w obrębie numer 7 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 195/1 i numer 195/2 stanowiącej własność osób prywatnych nadaje się nazwę ulicy Sezamkowa. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca. Proszę o ciszę. Projekt uchwały w sprawie zmian wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Jest to projekt oznaczony numerem 4/68. Proszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek nowych wymagań dotyczących wywozu nieczystości stałych. Zmieniły się m.in. kryteria dotyczące wymagań pojazdów asenizacyjnych. Proponowaną uchwałę dostosowano do nowej regulacji prawnej. Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt przedłożonej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2003 rok. Projekt oznaczony numerem 5/68. Poproszę panią Ewę Kapustą, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, o opinię na temat projektu uchwały. W związku z tym, że organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, które zostały wymienione w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, coroczny program współpracy miasta Bartoszyce komisja przyjęła pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Proszę bardzo, pan radny Nazarewicz. Tutaj chodzi o sport, co następuje, jakie organizacje. I mam numer 6 organizacji. To jest Miejski Ludowy Klub Sportowy Siła. Tutaj bym zmienił Miejski Bartoszycki Klub Sportowy. Ludowi już niech wyjdzie z głowy. Ludu już nie ma. Dziękuję.
są ludzie. Są ludowe zespoły sportowe, jest całe stowarzyszenie, organizacja, bo tu jest mowa raczej o tym pierwiastku takim społecznym, trzeba lokalnym. Trzeba zapomnieć o tamtych czasach. A, to co innego jest Polska Rzeczpospolita Ludowa, co innego ludowe zespoły sportowe. Proszę pan radny Sarzyński. Rozdział czwarty, formy współpracy. I tutaj chciałbym tak, należy powołać w urzędzie specjalną komórkę, która będzie organizowała wzajemne kontakty. Istotnym elementem wymiany informacji mogą być również rady działalności pożytku publicznego. Artykuł 41e ustawy. I moje pytanie, kto może wnioskować, czy kto wnioskuje o powstanie takiej rady? Bo ta rada przewiduje możliwość powołania w postaci Gminnej Rady Działalności i Pożytku Publicznego. Członkami takich rad są przedstawiciele sektora pozarządowego, przedstawiciele władz publicznych. W gminie odpowiednich swoich reprezentantów w radzie będzie miała Rada Miasta oraz Burmistrz. Czy to automatycznie powstaje ta rada, czy nie rozumiem tego? Dobrze. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Marto, proszę o udzielenie odpowiedzi. Szanowni państwo, jeśli chodzi o Radę Pożytku Publicznego, to jest to taki organ, który po prostu ustawodawca przewiduje, że może działać tak jak rada, na przykład rada senioralna czy rada młodzieżowa. I jeśli chodzi, bo tu było pytanie konkretne, kto może wnioskować o to, żeby taka rada powstała. W szczególności mogą być to same organizacje pozarządowe, które są zainteresowane tym tematem, ale także grupy, inicjatywy takie nieformalne również mogą taki wniosek złożyć, jak również radni. To są takie ciała, które jakby są zobligowane do tego, że mogą wnioskować o powołanie takiej rady. W Bartoszycach taka rada nie istnieje, natomiast jest taka możliwość, więc w tym roku również założyliśmy taki wariant, że może ktoś będzie miał życzenie, żeby taką radę powołać. Dziękuję. Nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Projekt oznaczony numerem 6/68. Poproszę pana Karola Kapuścińskiego, przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa, o opinię na temat projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Komisja do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa zapoznała się z projektem uchwały oraz załącznikiem, odnośnie, którym jest regulamin odnośnie budżetu obywatelskiego na aktualny rok. Mieliśmy tutaj akurat wątpliwości odnośnie paragrafu 11 i punktu 2, że ja odczytam ten punkt, żebyśmy już nie szukali, że wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej oraz tablicach Urzędu Miasta w lipcu 2023 roku. Czyli wynika z tego, że głosowanie będzie zakończone wcześniej, będzie później jeszcze czas na przeliczenie i dopiero na koniec lipca już będą, że tak powiem, zakończy się budżet obywatelski i będzie można go realizować. Zauważyliśmy, że właśnie będzie to czas wakacyjny i że tak powiem, należałoby to w jakiś sposób przedłużyć, ale już o tym była mowa wcześniej. To tylko taką jedną drobną uwagę, ale to do przemyślenia i tutaj do ustalenia z projektodawcą, czy będzie taka możliwość, żeby po prostu nawet do 22 września to, że tak powiem, oddalić. Taka by była sugestia, a więcej uwag nie wnosimy i opinia jest pozytywna z tą uwagą. Dziękuję. Proszę pani Marto. Y-
Szanowni Państwo, ja chciałabym się odnieść jeszcze do kilku rzeczy, które tutaj dzisiaj zostały poruszone w temacie budżetu obywatelskiego. Więc tak, do pytania pani Ewy Pisarskiej odnośnie możliwości zgłaszania kart do głosowania przez internet. Nie będzie takiej platformy stworzonej stricte w tym temacie, natomiast będzie możliwość składania kart poprzez maila pocztowego. Będzie to podane oczywiście na stronie, na plakatach i w ten sposób również mieszkańcy będą mogli przesyłać swoje karty zgłoszeniowe, oddawanie głosów, z tym, że to będzie możliwe w ten sposób, że karta będzie musiała być zeskanowana z oryginalnym podpisem. Więc takiej platformy nie planujemy stricte do budżetu. Tak, może być również zdjęcie, jak najbardziej załączone w załączniku do maila. I wtedy my będziemy to weryfikować, czy te maile się nie powtarzają, czy nie powtarzają się to, nie nakłada się to również z głosami oddawanymi w skrzynkę, tak, do skrzynki. Więc taka możliwość rzeczywiście istnieje. I jeszcze chciałabym się odnieść do tematu związanego z realizacją budżetu obywatelskiego w tym roku. W paragrafie trzecim, w regulaminie budżetu obywatelskiego, w paragrafie trzecim, w punkcie trzecim jest mianowicie takie zdanie. Zgłoszone projekty muszą być zgodne z prawem, mieścić się w granicach zadań i kompetencji gminy oraz być możliwe do realizacji w 2023 roku. Ja bym chciała tu jeszcze tak nadmienić, że jeśli chodzi o realizację zadań na przykład inwestycyjnych, to odbywa się to w ten sposób, że jeżeli projekt wygrywa, to wnioskodawca projektu ma możliwość, a nawet taki obowiązek, aby nadzorować ten projekt. I tak naprawdę to wnioskodawca wybiera wykonawców. Jeżeli ma oczywiście z tym problem, to my pomagamy jako urząd, bo mamy doświadczenie w tym temacie, więc oczywiście pomagamy, ale jakby budżet obywatelski polega na tym, że wnioskodawca od początku do końca realizacji jakby nadzoruje i bierze pieczę nad tym przedsięwzięciem. Więc tak naprawdę oczywiście faktury wystawiane są na gminę miejską Bartoszyce, bo jest to wynika to z budżetu naszego miasta, natomiast to wnioskodawca realizuje i my później po zakończonej realizacji, jak i w trakcie, kontrolujemy, oczywiście nadzorujemy daną inwestycję i dopiero na sam koniec przejmujemy tę inwestycję jako miejską. Jeśli oczywiście nie ma żadnych uchybień co do projektu złożonego w tym czasie określonym w harmonogramie. Więc w taki sposób to wygląda. Ja sporządzam oczywiście ten raport i dopiero na podstawie raportu to znajduje się w mieniu miejskim. Jeśli to jest w mieniu miejskim, bo może to być na przykład realizacja wykonywana na przykład na terenie jakiejś placówki, tak? Nie musi być to oczywiście. Znaczy, no, miejskiej placówki. Momencik jeszcze. Panie Marto, ale mi chodzi o to, czy ustawa nakazuje nam zakończyć projekt obywatelski do końca roku, bo ja przed chwileczką przeleciałam ten fragment, który dotyczy projektu obywatelskiego i ja nie znalazłam ani jednego słowa, że zakończenie projektu musi być w danym roku kalendarzowym. Mi chodzi o to, czy ustawa nakazuje nam, bo to, że my mamy to w regulaminie, to regulamin my za chwileczkę będziemy ustalali. Natomiast mi chodzi o to, czy ustawa każe nam zakończyć ten projekt w danym roku kalendarzowym. No bo ja tak nawet dam w dużych miastach, przecież czasami projekty obywatelskie wygrywają, sam są milionowe projekty i wygrywa na przykład budowa przedszkola, budowa żłobka i nie jest w stanie nikt tego zakończyć w ciągu jednego roku. Także moim zdaniem jest możliwość, że jeżeli nawet zaczęlibyśmy w październiku, że to się przesunie do lutego czy do marca. O to mi chodzi. Czy ustawa nam nakazuje w danym roku kalendarzowym zakończyć? Nie wiem, musiałabym to zweryfikować. Czy jest taki zapis? Nie spotkałam się, szczerze mówiąc, z tym, że realizacja danego działania była przełożona na następny rok. A być może jest taki wariant, ale nie spotkałam się z tym. To ja w takim układzie, panie przewodniczący, proszę o przerwę i żebyśmy mieli pełną informację na ten temat przed podjęciem regulaminu. To jeszcze pytania. To może jeszcze pytania i rzeczywiście, oczywiście jest wniosek formalny, ogłoszę przerwę. To może porozmawiamy właśnie, porozmawiacie państwo, jak już macie na przerwie. To ja odnośnie konkretnie budżetu.
regulaminu. No proszę bardzo. Moje pytanie jest takie, ponieważ wcześniej regulaminy, które były, nie miały zapisu, że muszą dotyczyć, być dostępne dla wszystkich mieszkańców. Natomiast ten regulamin ma, że dla wszystkich mieszkańców. I chciałabym się dowiedzieć, dlaczego wcześniej, no myślę, że teraz po prostu te możliwość, że tak powiem, pisania projektów obywatelskich jest dyskryminowana ze względu na to, że nie wszyscy mogą napisać. Powiem, do czego zmierzam. Jeżeli dla wszystkich mieszkańców projekt obywatelski, dobrze wszyscy państwo wiecie, że nie są to ogromne pieniądze, wystarczą jedynie na jakieś ewentualnie rekreacyjne rzeczy, a więc nie może na przykład w tym momencie pisać przedszkole o doposażenie placu zabaw czy o wybudowanie placu zabaw. Nie może pisać szkoła na przykład na wybudowanie bieżni. Nie może pisać, nie wiem, no, jakieś osiedle na plac zabaw, jeżeli jest to stricte czysto... Słucham? Ale... Chwileczkę, proszę państwa, tu jest zapisane, że ma być otwarte, ma być dostępne dla wszystkich mieszkańców. To nie tak, że stowarzyszenie sobie zapisze. Mieliśmy wyremontowany stricte dla harcerzy dom harcerza. Mieliśmy zrobioną salkę tylko dla osób niepełnosprawnych. Skąd taki zapis? Ja wnioskowałabym, żeby nie było dla wszystkich mieszkańców, tylko dla mieszkańców. Żeby te dla wszystkich po prostu wykreślić z tego regulaminu i wtedy nie mielibyśmy problemu, każdy mógłby do tego projektu wystartować, a przecież i tak potem, i tak głosy decydują o tym, który projekt zostanie jako pierwszy uwzględniony. Także mój wniosek jest formalny taki, żeby wykreślić te dla wszystkich mieszkańców. Proszę pan radny Puszko. Ja tylko do tych terminów chciałbym nawiązać, czyli proponuję, w zasadzie wnioskuję, żeby termin głosowania był do końca września, tak jak to ma miejsce w innych miastach, na przykład w Widzbarku Warmińskim. Przed chwilą sprawdziłem w internecie, że było nawet do 5 października i termin zgłaszania wniosków, na przykład do końca lipca. Takie głosowanie wtedy byśmy na przykład mieszkańcy mogliby przeprowadzać między właśnie w sierpniu i we wrześniu. Byłoby głosowanie. To jest mój taki formalny wniosek i proszę, żeby to zostało wniosek. Zaraz pana poproszę raz jeszcze, ale są jeszcze inne. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Chciałam powiedzieć, że mówiąc, drodzy państwo, o budżecie obywatelskim, my mówimy tylko o projektach stricte infrastrukturalnych, czyli twardych. Natomiast w ramach budżetu obywatelskiego możemy realizować projekty miękkie, czyli społeczne jak najbardziej. Oczywiście z tą dostępnością, o której Elżbieta wspomina, natomiast dostępność wszystkim mieszkańcom jak najbardziej jest, zdaje się, poprawna, ponieważ też wchodziłam na budżety obywatelskie innych miast, więc wydaje się, że ten zwrot jest jak najbardziej poprawny. Natomiast realizacja budżetu obywatelskiego powinna odbywać się w ramach danego roku budżetowego. Reguluje to też, bo też zatwierdzaliśmy program współpracy z organizacjami pozarządowymi, prawda? I to jest jakby też składowa tejże ustawy, ponieważ trzeba jakby procedować tą ustawę o przyjęciu programu, przepraszam, po to, żeby móc przyjąć budżet obywatelski. Więc na pewno realizacja w danym roku budżetowym, ale też zwróćmy uwagę, że to nie tylko inwestycje, ale też projekty społeczne. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Liziński. Ja jeszcze, tak przepraszam, ale się odezwę, dlatego że jeżeli wcześniej, słuchajcie, pozwoliliśmy stowarzyszeniom pisać projekty, jeżeli tu będziemy mieli wszystkim mieszkańcom, to na przykład przedszkola będą wykluczone. Nie będą mogły pisać na place zabaw, a naprawdę mamy przedszkola w opłakanym stanie, place zabaw. Jest to być może jedyna możliwość taka, żeby ten plac zabaw powstał, a więc myślę, że wykreślenie jednego słowa naprawdę nas nie zbawi, a nie będzie powodowało tego, że ktoś
patrząc na regulamin, stwierdzi, że nie jest dla wszystkich mieszkańców, a więc odrzucamy projekt, na który ludzie się napracowali, napisali, znaleźli, że tak powiem, wykonawcę i tak dalej. Także myślę, ze względów formalnych nie zostanie odrzucony. O tak, dziękuję. Proszę pana Rady Lidziński. Ja takie techniczne tylko zapytanie odnośnie tego, o czym mówił pan Karol Kapuściński, czyli paragraf 11, punkt 2. Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej oraz tablicach Urzędu Miasta w lipcu 2023. Wydłużymy wtedy ten termin, tak? Do sierpnia, czy do połowy września. Zobaczymy, jeszcze to ustalimy. Nie, chodzi mi o to, że to jest niespójne z tym paragrafem 14, gdzie jest napisane etapy realizacji tego budżetu. W punkcie 6 jest głosowanie mieszkańców na projekty lipiec-sierpień 2023, a wyniki głosowania ogłasza się w lipcu. Więc albo wykreślić trzeba ten sierpień, albo podać wyniki lipiec-sierpień. Dobrze, czy więcej pytań nie ma? Jak pani widzi to, że tak powiem, jako autor projektu? No tak jak ustaliliśmy, że będzie chyba chwilkę przerwy, tak? Porozmawiamy jeszcze. Porozmawiamy, dobrze. Wobec tego, tylko nie ma jeszcze pana Jarosław Puszko, który zgłaszał zmiany, ale go widzę. Elżbieta zgłasza, no Jarosław też. Dobrze, ogłaszam wobec tego do godziny 13, 15 minut. Chciałabym jeszcze tylko zapytać i uściślić, czyli będziemy w tej chwili, bo może to po prostu poddajmy pod głosowanie, będziemy teraz, bo rozumiem za zasadną uwagę pana Lidzińskiego, że wyniki głosowania w lipcu 2023 jak najbardziej, ale z kolei mam inne zdanie, które, o którym rozmawiamy, że realizacja zadań może być realizowana też do końca roku, bo tak jak wspomniała pani Katarzyna Basak, jednak mogą to być również projekty społeczne i tutaj nie możemy też mówić, że to mają być na przedszkola, czy na szkoły, czy na ten, bo proszę państwa, to, że my, że nie ma tam placu zabaw, to jest nasze zadanie, prawda, że to my jako radni, czy nasz budżet powinien wyposażyć placówkę w tym, jednostkę oświatową w to, żeby mogło funkcjonować, więc do końca, jeśli mogłabym jeszcze zanim podejmiemy decyzję, takie doprecyzowanie, bo co to znaczy wszystkich mieszkańców, bo przecież to, że robiło Stowarzyszenie Sion, o ile ja dobrze pamiętam, to wszystkich polega na tym, że jest ogólnodostępne, czyli ja również mogę pójść i poćwiczyć w miejscu, w którym wygrał jakiś projekt obywatelski. Więc jeśli przedszkole jest, skończę, gdzieś w, nie wiem, w przestrzeni publicznej, to nie rozumiem, dlaczego jest aż tak bardzo kontrowersyjne, że wszyscy po prostu. Ja powiem, dlaczego kontrowersyjne. Dlatego, że ja rozmawiałam z panem burmistrzem i pan burmistrz sam powiedział, że niestety, ale przedszkole nie będzie mogło, dlatego że nie jest ogólnodostępne. Stąd mój wniosek jest taki, żeby to wykreślić. Jeżeli w Sionie, przepraszam pani Ewa, ale spróbuje pani po godzinie 17 pójść do Sionu, otworzyć sobie salkę i poćwiczyć. O to właśnie chodzi. A tutaj, jeżeli mamy, że ma dotyczyć wszystkich mieszkańców, to żeby nie było, że po prostu z formalnego punktu widzenia zostanie projekt odrzucony. Tylko w tym kontekście mi chodzi o to. Druga rzecz. Ja proszę o przerwę i o późniejsze przegłosowanie z tego względu, że w tym budżecie mamy, że ma być zrealizowany do końca roku. Panie znowu patrzycie tylko na miejski, na miękkie rzeczy, że no nie wyobrażacie panie sobie, ale tu musimy patrzeć całościowo. Nie tylko na miękkie czy na twarde, tylko musimy dać szansę wszystkim. A więc jeżeli, owszem, miękkie pewnie skończyłyby się do końca roku bez żadnego problemu, natomiast twarde pewnie nie wszystkie. Stąd moja prośba jest taka, żebyśmy sprawdzili z ustawą, czy jest konieczność zakończenia do końca roku, żebyśmy sami po prostu świadomie podjęli decyzję, czy chcemy ten wpis, że do końca 2023 roku musi się zakończyć, rozumiemy, czy też nie. Rozumiemy, tak? rozumiemy intencje. Wobec tego ogłaszam 15 minut przerwy do godziny 13. A jeśli państwo wcześniej uzgodnią, to proszę o sygnał. Poprawki proponowane przez panią Elżbietę Zawodzką zostały przedyskutowane. Czy pan burmistrz chciałby się odnieść do tych, przypomnę, że chodzi o poprawkę w paragrafie, w regulaminie, paragrafie 3, punkt 5. Zapis brzmi: zgłaszane projekty muszą spełnić kryterium dostępności dla wszystkich mieszkańców.
Pani Elżbieta Zawłocka proponuje, żeby słowo wszystkich wykreślić. Co autor projektu na to? Autor projektu podtrzymuje ten zapis dla wszystkich mieszkańców i chcę powiedzieć Państwu o charakterze, który w zasadzie wszyscy doskonale rozumiemy, o charakterze tego budżetu. On ma charakter obywatelski, proobywatelski, służący wszystkim mieszkańcom. To mają być zadania, które mogą być dostępne dla każdego z mieszkańców. Dlatego jest to wyjątkowy charakter wydatku budżetowego. Ta powszechność jest tu elementem, atrybutem wręcz niezbędnym. I tak powinniśmy na to patrzeć. Jeżeli nawet w czasie tu dyskusji w kuluarach były podnoszone inne przykłady, no to to świadczyło o tym, że w tamtym momencie byliśmy niekonsekwentni. Niekonsekwentni co do charakteru tego budżetu, bo przecież jeśli chodzi o wyposażenie różnych naszych instytucji, o wyposażenie różnych naszych jednostek, jeśli one są finansowane z budżetu miasta bądź z innych środków związanych z tym budżetem, kiedy zabiegamy o różne środki zewnętrzne, czy w formie wsparcia ze środków unijnych, czy ze środków rządowych, to wtedy dalej pozostaje to wydatek rzeczowy czy infrastrukturalny dotyczący tej jednostki. I nie ma ona charakteru powszechności, bo z niej korzysta tylko część, powiedzmy, mieszkańców. Dlatego chodzi o to, żeby właśnie była też poprzez ten budżet dostępność tym stowarzyszeniom, tym propozycjom grup społecznych, którzy organizują to o charakterze szerokim, miejskim. I taki jest zdaniem naszym charakter tego budżetu. Natomiast druga uwaga, która była tu zawarta w wypowiedzi pana radnego Lidzińskiego, pana radnego Puszko, tak, po konsultacji przyjmujemy, że to głosowanie byłoby, dobrze mówię, do 15 września. Tak, jako autopoprawka. Do 15 września głosować w taki sposób i wtedy potem ogłaszać już wyniki i realizować. I trzecia ważna sprawa, która była tutaj podnoszona. Ja poproszę Jarku jeszcze na chwileczkę. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są projekty, paragraf trzeci, należące do zadań własnych gminy i możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. I taki powinien być pożądany termin. Sprawdzaliśmy to w różnych gminach i tam rzeczywiście jako ten pożądany termin i realizacji, bo to jest budżet danego roku, na dany rok przewidziany, to powinna być realizacja do końca tego roku. Ale jeśli, bo to jest tylko życie, powstanie sytuacja nadzwyczajna, ekstraordynaryjna, która no, po prostu wskutek różnych nieprzewidzianych okoliczności będzie mówiła o tym, że trzeba to w sposób racjonalny, mądry i właściwy zrealizować, powiedzmy do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, to też to zadanie już podjęte, które będzie realizowane, będzie miało taki charakter i tu zdaniem też skarbnika nie będzie naruszenia dyscypliny budżetowej. Będzie to wtedy wskutek tych właśnie okoliczności zrealizowane w roku przyszłym, załóżmy pierwszego czy drugiego kwartału. Ale jako pożądany termin, jako wskazany termin, który będzie informacją dla zgłaszanych projektów, to proponujemy, żeby to był dany rok budżetowy. Że ten zapis podtrzymać należałoby z paragrafu trzeciego. Drugiego, przepraszam. Jeszcze okay. Może. Chodzi tu o to, że jeżeli zostanie wybrane zadanie, jakieś zadanie, tak? To przecież te zadania będziemy musieli wpisać w budżet bezpośrednio, tak? Będzie nazwane, że w ramach budżetu obywatelskiego robimy takie i takie zadanie. Takie ono jest w budżecie. A środki z wydatkowania z budżetu reguluje ustawa o finansach publicznych, tak? I też przewiduje tak zwane te wydatki niewygasające. Przesunięcie w czasie. Dobrze. Proszę Państwa, wobec tego tak, jeśli chodzi o paragraf drugi, mam nadzieję, że nie musimy tego głosować, pozostawiamy bez zmian, gdyż to jest tutaj taki pożądany termin, a w przypadku, jak już tutaj wspomniano, jakichś ekstraordynaryjnych wydarzeń, może to być przesunięte na rok następny. I druga sprawa, jeśli traktujemy to jako autopoprawkę, że do 15 września, to również tego głosować nie będziemy. Natomiast proponuję, żebyśmy poddali pod głosowanie paragraf 3, punkt 5, i tutaj wykreślić słowo wszystkich. Taka jest propozycja pani radnej
Elżbiety Zabockiej, którą rozumiem podtrzymuje, tak? W związku z powyższym będę Państwa za chwilę zadam pytanie, kto z Pani Panów Radnych jest za wnioskiem Pani Elżbiety Zabockiej. Kto będzie za wnioskiem Pani Elżbiety Zabockiej, będzie za wykreśleniem tego słowa wszystkich. Jeśli się dobrze rozumiemy, to poddaję pod głosowanie wniosek Pani Elżbiety Zabłockiej. Kto z Pani Panów Radnych jest za tymże wnioskiem, proszę o głosowanie teraz. No tak. A wynik? 4, 9. Ozerowicza nie ma. Za wnioskiem 4 radnych, przeciw 9, 3 wstrzymujące się. Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał akceptacji Rady. Zapis w regulaminie pozostaje bez zmian. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6/68 w sprawie budżetu obywatelskiego, proszę o głosowanie. Wraz z autopoprawką, tak słuszna uwaga, wraz z autopoprawką burmistrza, proszę o głosowanie teraz. Piętnaście za, przeciw 1, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Jesteśmy w punkcie 6 porządku obrad. Informuję Państwa, że w okresie międzysesyjnym zapytania zgłosili Jarosław Puszko w sprawie wykonania kilkunastu pokryw studzienek deszczowych z elementami charakterystycznymi dla Bartoszyc. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Również tego szlachetnego pismo w sprawie oznakowania najważniejszych zabytków Bartoszyc międzynarodowym znakiem błękitnej tarczy. Odpowiedzi udzielono na piśmie i chyba wykonano, jak słyszeliśmy. Pan Karol Kapuściński w sprawie monitu o renowację skrzynek telekomunikacyjnych. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono. I tyle informacji z mojej strony. I przechodzimy teraz do punktu 7, to jest do spraw różnych i informuję Państwa, że w okresie przepraszam, od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma. Prośba o zmniejszenie czynszu za lokal w hali targowej skierowałem do burmistrza oraz do Komisji Gospodarki Miejskiej. Pismo do Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, zostały wysłane oświadczenia majątkowe. Wszyscy radni złożyli oświadczenia w ustawowym terminie. W sprawie objęcia placu dworcowego w Bartoszycach strefą zakazującą palenia wyrobów tytoniowych. Pismo oraz prośba o nabycie działki przy ulicy Bohaterów Warszawy. To są pisma, które wpłynęły do Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. Czy w sprawach różnych ktoś z Państwa chciałby zawarć głos? Proszę bardzo, Pani Radna Elżbieta Zawłocka jako pierwsza, a później Pan Radny Darski. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja mam takie trzy sprawy. Pierwsza sprawa to jest sprawa dotycząca ulicy chodników w naszym mieście. Ponieważ my z tego co widzę skupiliśmy się na rozwojem sportowym naszego miasta i dobrze, bo to jest też potrzebne, ale zapomnieliśmy o tym, że ludzie chodzą po koślawych chodnikach, a ulice niektóre naprawdę pomstują do nieba o renowację. I moja uwaga jest taka, aby skupić się na w przyszłości, może no w tym roku już nie, ale w następnym roku na pewno, nad tym, żeby przynajmniej w roku dwie ulice były remontowane. Mamy naprawdę bardzo dużo ulic do remontów i wiele miast już dawno pokończyło remonty i zapomnieli o tym, że można z lat 70. mieć drogi. Natomiast my jeszcze je mamy, także moja prośba i uwaga jest taka, żeby zwrócić na to uwagę i żeby zwrócić uwagę na chodniki, które bardzo często są pozapadane. Chodzi mi o na przykład o ulicę Lelewela, która naprawdę jest w bardzo złym stanie, chodnik. Aby po prostu zrobić przegląd tam, gdzie jest to konieczne, podnieść w tym miejscu po prostu ten chodnik. Druga rzecz dotyczy lodówki dla mieszkańców, którą z pół roku temu chyba mówiłam o tym.
Czy jest możliwość postawienia lodówki, tak jak mają to inne miasta? Ja powiem, że nawet mam sponsora, który taką lodówkę zakupi. Tylko chodzi o to, żeby była możliwość postawienia w miejscu gdzieś dostępnym dla wszystkich, może nie gdzieś na takim wyeksponowanym miejscu, no bo wiadomo, że nie każdy do takiej lodówki w eksponowanym miejscu podejdzie, ale czy jest możliwość postawienia takiej lodówki, bo ja pisałam, ale niestety nie otrzymałam odpowiedzi. I trzecia moja prośba to jest zjazd z ulicy Kętrzyńskiej na parking przy Jeziorku. Ja mówiłam ostatnio, nie na sesji, ale mówiłam tutaj bezpośrednio panu kierownikowi, no ten zjazd nie został zrobiony, jest on, tam jest bardzo duży uskok i naprawdę samochody jak jadą, to ciężko jest zjechać i podjechać, trzeba prawie do zera samochód zatrzymać, żeby można było bezpiecznie na ten uskok wjechać, a wystarczy tam po prostu troszeczkę betonu wylać, żeby zrobić taki gładki zjazd. I to są moje trzy sprawy, dziękuję. Pan radny Dalski, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, państwo radni. W punkcie pierwszym na poprzedniej sesji mówiłem o pomostach na Jeziorku Mleczarskim. Pan burmistrz zadeklarował, że urząd zajmie się przygotowaniem wystąpienia o dofinansowanie tego zadania. Czy coś poczyniono w tym temacie? Druga sprawa. Ludzie pytają, jest wojna prawie za granicą u nas blisko. Czy jest dostęp, czy może być dostęp, może nie może, do umiejscowienia schronów? Ludzie nie wiedzą, gdzie mogliby się chować. No, takie pytanie można powiedzieć zasadnicze w dzisiejszych czasach. W punkcie, tutaj w Bartoszycach naprzeciw Bedeku był kiedyś skate park, takie rzeczy tam się zjeżdżało i tak dalej. Teraz tam jest murek zdewastowany. To nieładnie wygląda, bo się wjeżdża do Bartoszyc i to tam kiedyś ktoś miał taki pomysł, żeby tam był, jak to kiedyś tej nazwy użył pan przewodniczący, Hyde Park. Może tam by była taka tam w planie było estrada taka, że tam można się podróżować. Tam jest taki park miejski. Co z tym zrobiłem, bo to wygląda trochę no nie tak jak trzeba. I teraz tak, też kiedyś poruszałem Rondo Solidarności, kiedyś ten krawężnik był, tam samochody najeżdżały i on był po prostu zdewastowany. Pan burmistrz Heśman jak gdyby spowodował to, jak gdyby sprolongował, że tam ten krawężnik uzupełniono. Ale ronda dzisiaj się buduje tak, że ten krawężnik ta część rozbiegowa na rondzie i dopiero jest krawężnik. Ze względu bezpieczeństwa, czy nie nad tym pomyśle, żeby to nie zrobić, może też jakieś dofinansowanie. Te tematy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To może jeszcze jedno pytanie i wtedy pan radny Sarzyński prosił o głos. Proszę. Prosił o wyjście. Pani radna Grażyna. Tak, ale ja nie, dobrze. Proszę bardzo. Ja mam dwa pytania od mieszkańców. Jedno dotyczy też ulic i oczyszczania dróg miejskich na osiedlach. Na Sikorskiego tutaj mieszkaniec zwrócił uwagę, że te drogi są bardzo zaniedbane. I drugie pytanie też właściwie od mieszkańca, który zwrócił uwagę, że kładką przy parku Elżbiety osoba na wózku nie ma szans zjechać i wjechać na górę. Mówię o tym, że się zbliżają Międzynarodowe Dni Bartoszyc i pewnie takie osoby może by chciały, ale nie ma takiej możliwości, żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu. Dobrze. I proszę bardzo, pani radna Katarzyna Masak. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja trzy tematy. Pierwsze w zasadzie to, co Grażyna już tu poruszyła, chodzi o ten zjazd do parku Elżbiety. To już nawet nie chodzi o wózki inwalidzkie, ale nawet panie, które mają wózki dziecięce, to tam po prostu nie ma jakby żadnej możliwości przejechania. Drugi temat związany jest z murkiem, który znajduje się przy szkole podstawowej numer 7, szkole muzycznej też. A w zasadzie przy murku są drzewa i te konary są tak bardzo rozległe, że osoby nie tylko z 1,70 m, ale nawet 1,60 m zahaczają głowami, więc jeżeli idąc oczywiście do pracy, do szkoły, więc gdyby można było przyciąć to,
Już jest przecięte? No ciąć do końca lutego, oczywiście, a nie możemy tego delikatnie jakoś przyciąć, żeby nad głową. No to gdyby pani sekretarzu móc wziąć pod uwagę to już październik, kiedy ten sezon będzie już, że tak powiem, po sezonie lęgowym. I jeszcze trzeci temat, droga na Falcewo, wjazd na ulicę Ziętary Malewskiej, to jest sygnał od mieszkańców, aczkolwiek nie tej ulicy, ale osób, mieszkańców poszukujących kogoś na ulicy. Tabliczka, która wskazuje na nazwę tej ulicy, jest zupełnie wyblakła. Więc gdyby można było też jakby zadbać o to, żeby to nazewnictwo ulicy się pojawiło. Bardzo dziękuję. Pan radny Lipiejka, proszę. Tak, dziękuję. Ja powracam do swoich spraw starych, takich, których się uczepiłem. Fabryka mebli została mi wyjaśniona. Szpital, powiedzmy, że wyjaśniony, stary, ale ten wjazd na kwadrat od Jagiellończyka w stronę kwadratu przy Arsenale. Jest zajęty pas drogowy. Rozumiem, że to płaci ten właściciel tego Arsenału, bo nie dostałem takiej odpowiedzi. No i nie dostałem odpowiedzi, co dalej, bo to jest środek miasta i bardzo jakby wszystkich to bulwersuje, że na ten kwadrat nie dość, że nie możemy wyjechać po południu, to w dzień jeszcze jest utrudniony wjazd tam jakikolwiek. Mało tego, jeszcze tam przy światłach na ten lewoskręt, gdzie pod zakaz tam jeżdżą, to już wspominałem kiedyś. Następna sprawa, pytałem też o światła i to pan sekretarz chyba miał tam zainterweniować odnośnie skrętu tego w lewo na kwadrat, że było bardzo długo się palą te światła po godzinie 20 i sprawdziłem to jest dalej. Nie wiem, jaka była odpowiedź, czy to jest tak ma być, czy co, bo jest, no jest dalej tak słabo. No. No i kwestia tego Arsenału to jest lipa całkowita, no tak powiem. Dziękuję. Proszę pani radna Binienda, później pani radna Biegowska. Ja właśnie mnie też w podobnej sprawie takie porządkowe kwestie. Wiem, że już padło kiedyś pytanie, dlaczego są ograniczenia do 40 na godzinę w kilku punktach naszego miasta. Więc ja wracam właśnie do tego. Wiem, że to zostało wyjaśnione dlaczego, ale jest to no, z mojego punktu widzenia takie trochę niezasadne. W związku z tym, czy może odpowiednie służby, odpowiednie osoby by się jednak zajęły ponownie tym tematem, czy mamy jakiekolwiek szanse na zmianę decyzji w tej kwestii, bo jest ogólnie przyjęte, że mamy nie więcej jak 50 na godzinę się poruszać na terenie miasta, no z wyjątkiem tam pewnie jakichś konkretnych miejsc, obszarów, ale dlaczego akurat w takim terenie, gdzie 50 to jest bardzo spokojna jazda, 50 na godzinę, a już tak jak wyjazd z miasta w kierunku Kętrzyna i Ceruz to 40, przecież to jest masakra i też dla samochodów, nie mówiąc już na nerwy kierowcy. To trochę już tutaj ironizuję, ale chciałabym, żeby odpowiednie osoby zajęły się może ponownie tym tematem. Kolejna sprawa to dotyczy stanu nawierzchni przy szkole numer 7 wokół, znaczy tuż przy budynku szkoły numer 7 od strony Orlika. Chcąc na przykład tam wyjechać samochodem, może niekoniecznie każdy tam musi, ale są różne sytuacje, może akurat na przykład czy karetki, czy jakieś służby takie porządkowe, tam nawierzchnia jest fatalna. Więc cudownie, że mamy osoby, które myślą też i składamy wnioski o dofinansowanie, powstanie hal sportowych, to jest no, niezbędne, ale też o bezpieczeństwie pomyślmy naszych dzieci, naszej młodzieży. I to jest moim zdaniem tam karygodne, żeby stan nawierzchni był taki, jaki jest. Także apeluję o no, podjęcie jakichś kroków w celu znalezienia środków, żeby tą nawierzchnię polepszyć. Tyle ode mnie. Proszę pani radna Wapisarska jeszcze. Ja również chciałam poruszyć temat dróg i chodników i inwestycji, szczególnie realizowanych w obszarze, w którym mieszkam.
zapomniane chyba jednak, bo nie wiem, czy została wyjaśniona sprawa po budowie pomiędzy garażami, ta droga, która jest, bo tu wielokrotnie ona była zgłaszana najpierw przeze mnie, później jeszcze przez panią Kasię, a w tej chwili trwa też inwestycja i kładą w naszych okolicach światłowody. I ja bym bardzo prosiła, żeby ktoś zainterweniował, czy też zobaczył i sprawdził, ponieważ jaki zostaje później stan po wykopach, ponieważ mieszkańcy skarżą się, że po tych pracach ziemnych i można byłoby po prostu, jest bardzo niebezpiecznie, mówię tu o naszych terenach, także bardzo bym miała prośbę, żeby to się nie stało tradycją, że te inwestycje, które są gdzieś tam koło nas realizowane później, no, że tak brzydko kolokwialnie powiem, zostają takie babole. Dziękuję. No proszę. Ja jeszcze tylko odnośnie tego, co pani Ewa mówiła, ja bym bardzo prosiła, żeby te wszystkie ulice, gdzie są kładzione światłowody, za jakiś czas przejrzeć, dlatego że w tych miejscach, gdzie światłowód jest potem zakopany, jest układany polbruk i ten polbruk się naprawdę zapada po jakimś czasie. Także bardzo proszę, żeby za jakiś czas przejrzeć, gdzie trzeba poprawić to, żeby to było poprawione, bo, no, bo to są chodniki, tak? Pan radny Karol Gawłościński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, mam pytanie odnośnie ulicy Gdańskiej. Wielu mieszkańców zastanawia się, tam jest duży ruch, co tam jest, że tak powiem, stoją jakieś elementy, że tak powiem, no jakieś tam elementy stoją do budowy i coś tam, teren został uprzątnięty, chodzi mi o ulicę, o prawą stronę tutaj, gdzie jest teren zalewowy. Tam coś może jest zbudowane i chcielibyśmy poznać, co to może być i kto to robi. Dodatkowo też zwracam się, i mieszkańcy też to zwracali sprawę, taki wątek, że ulicę Gdańską przejęliśmy do, aż do ronda, tam do przedłużenia tej ulicy Poniatowskiego. Czy można, czy już możemy na przykład wykosić, oczyścić rowy, bo one są dość zarośnięte, strasznie ograniczają widoczność, a tam jest do 70 fragmentów jeden drogi, 70 km na godzinę można tam jechać i to naprawdę przy tym zakładzie energetycznym, mimo to, że tam patroluje to policja, jest widoczność słaba i jest zachwiane bezpieczeństwo, że tak powiem. I chciałbym też coś powiedzieć też miłego. Wiele osób zauważyło, że na stronie facebookowej Urzędu Miasta pojawiły się codzienne, poranne takie komunikaty. Jest to, że tak powiem, nawet takie bardzo miłe, bardzo miło się to czyta. Jest to krótkie, jest tam informacja, jaki mamy dzień, czyje imieniny, co się wydarzy w danym dniu, taki przypominający i opatrzone to jest bardzo dobrym zdjęciem fragmentu naszego miasta, co bardzo dobrze, że tak powiem, bardzo to ładnie wygląda. Już kilka osób o tym mi mówiło, że to jest, w dobrym kierunku to idzie. Chciałbym tutaj podziękować. Myślę, że na ręce wydziału, który to organizuje i kto to zamieszcza. Taka sugestia, żeby iść dalej w tą stronę. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ja pozwolę do wszystkich z państwa kwestii się nie odnieść, ponieważ zapisałem sobie je i będziemy te tematy sukcesywnie realizowali wspólnie z państwem, szczególnie jeśli chodzi o zapisy budżetowe pewnych, no potrzebnych chyba inwestycji, na które zwracaliście uwagę, potrzebnych pewnych działań remontowych, jeśli chodzi o ulice, chodniki. W tej kadencji wspólnie myślę, że zrobiliśmy już niemało, występując do tego Funduszu Dróg Samorządowych i będziemy to czynili każdorazowo na kilka zadań, na ile to będzie możliwe. W sprawie tej lodówki dziękuję za pani inicjatywę. Jest taka lodówka, nawiasem mówiąc, w Kętrzynie. Jest usytuowana przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w części miasta i tam przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. To jest ulica Pocztowa bodajże. Tam jest takie centrum i tych instytucji wspierających rodzinę i ludzi wymagających pomocy. Może to jest sugestia, żeby to było w tym miejscu w Bartoszycach, może w innym. No trzeba tu się zastanowić, my jesteśmy otwarci, skoro jest jeszcze sponsor, to bardzo miłe. Tak, żeby to było też bezpieczne, tak, żeby to było i dobre do realizacji potrzeb, a bezpieczne. Jeśli pani ma teren, to trzeba wystąpić teren, do nas z wnioskiem, będziemy to wspólnie. Ale to ja mogę powiedzieć, po co mam występować na piśmie. Na zapleczu tutaj przy parkingu Urzędu Miasta. Dlaczego?
czynsz i kamery są wszystko. No to właśnie o to chodzi, żeby były kamery. Szanowni Państwo, dokładnie w którym miejscu Pani chce to postawić? Jak sama Pani mówi, to jest parking. Jak przy urzędzie? No Panie Sekretarzu, lodówka nie zajmie pół parkingu. Ona będzie stała przy ścianie gdzieś w miejscu. Jak Pani się dobrze przyjrzy, tyłu zaplecza Urzędu Miasta, nie ma tam ściany, przy której można było postawić, żeby lodówka nie przeszkadzała i był swobodny dostęp. Jak się Pani dobrze rozejrzy, to tam takiego miejsca nie ma, jeżeli dobrze pamiętam, jak wygląda ten parkingu Urzędu Miasta. Są schody dla pojazd dla osób niepełnosprawnych z tyłu do Straży Miejskiej. Nie ma bezpośredniego możliwości, żeby przylegała do ściany. Tutaj mamy zejście ze schodów, a tutaj mamy taras i pod tarasem mamy wnękę. Pod tarasem jest wejście i to wszystko jest w dole. Także tu nie ma możliwości tam postawienia. Cała ściana lewa tego budynku jest zajęta, a ta strona, w której my siedzimy w tej części budynku, po prostu nie ma dostępu, to jest obniżenie terenu. My tam mamy duże problemy z wodą spadającą, z wodami opadowymi i tam są po prostu drenaże i inne rzeczy zrobione. Także nie ma tu możliwości postawienia. Gdzie? W którym miejscu? Znaczy, jeżeli my postawimy to przy MOPS-ie czy w tamtych terenach, to możemy nie stawiać w ogóle, dlatego że tam ludzie nie pojadą zostawiać żywności, bo to jest za daleko, bo nikt nie dojdzie, a więc trzeba będzie dojechać samochodem. To musi być gdzieś na uboczu, nie w centrum miasta, nie wyeksponowane, tak żeby ludzie się nie krępowali. Natomiast no, jeżeli tutaj nie można, no to szukajmy innego miejsca, ale takiego, które będzie gdzieś no, w takiej części miasta, że każdy ma dostęp bezpośrednio. Ja nie neguję tego pomysłu, każdy pomysł jest dobry, tylko proszę wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Pan burmistrz dzisiaj w informacji burmistrza czytał tą informację, te dane. Mamy bardzo dużo dewastacji i zniszczeń mienia na terenie naszego miasta i tu się nic nie zmieniło. Jestem za tym, żeby tą lodówkę postawić, tylko naprawdę trzeba znaleźć tu odpowiednie miejsce, bo gdybyśmy postawili tutaj przy ścianie tutaj czołowej, to na chwilę obecną jeszcze nie mamy monitoringu, żebyśmy mogli ją obserwować 24 godziny na dobę. Po prostu takiego miejsca bezpiecznego tutaj nie ma i no, zostanie po prostu zniszczona, albo ukradziona, albo powybijana szyby. Bartoszycanie i nie tylko, albo osoby przyjeżdżające do Bartoszyc mają naprawdę wiele pomysłów. Jeżeli tylko my powiemy coś, że się nie da, po dwóch nocach mamy udowodnione, że się da wyrwać. Mamy takich po prostu tutaj silnych ludzi, że jak nie da rady się wyrwać kołka, płotu, pachołka z czegoś z kwadratu, udowadniają, że się da wyrwać. Nie wiem, jak to komu to spełnia jakąś tam radość, ale po prostu to są dla nas potężne koszta. I naprawdę proponowałbym, żeby się zastanowić, naprawdę dobrym miejscem, żeby tą lodówkę ewentualnie umiejscowić, naprawdę. Z całym szacunkiem, ale no, miałam się nie wyłączać w dyskusji, ale to nie jest dobry kierunek mówić, że czegoś się nie da tylko dlatego, że ktoś dewastuje. To nie jest dobry kierunek, żeby ogradzać fontanny. To nie jest dobry kierunek, żeby tylko i wyłącznie robić monitoringi i robić z ludzi po prostu strasznie, nie wiem, jakieś czarne charaktery, bo wydaje mi się, że pani Ela po prostu zwróciła uwagę na potrzebę, jaka jest. Zorganizowała osobę, która jest w stanie zasponsorować. Powiedziała, że może dobrym rozwiązaniem byłby Urząd Miasta i nie sądzę, żeby większość radnych oczekiwała odpowiedzi nie da się, tylko myślę, że większość radnych oczekuje tutaj po takiej propozycji jakiejś propozycji z drugiej strony, bo tu po prostu nie widać nic porozumienia. I ja nie chciałabym tutaj bić piany, bo to nie jest moim celem w tej chwili, tylko chciałabym jednak uwrażliwić na to, że są osoby, którym potrzebna jest taka żywność i liczę na to, że ze strony urzędu zostaną tak działania przedsięwzięcia jakieś i tutaj przychylność u pani Eli, znaczy jakiś sposób, żeby tą lodówkę postawić, bo to nie wiem, to nie jest wielka inwestycja, która zajmie nam 10 na ileś, to jest 2 na 3, gdzie można zrobić parę płytek i postawić choćby nawet obok urzędu, tak jak pani Ela proponuje. No, przykro mi bardzo, ale tutaj nie możemy tu ciągle myśleć o tym, żeby stawiać kolejne kamery. Nie będę teraz się odnosiła do tej, która stoi w wiadomym miejscu.
a będzie uruchomione niedługo, żeby nie bić piany, ale to nie jest dobry kierunek, żeby to wszystko monitorować, czy wyciągać, czy robić z każdego mieszkańca przestępcę. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja chciałam tylko powiedzieć, bo tutaj oczywiście pan sekretarz mówi, że pomysł jest bardzo dobry i rzeczywiście ja jestem za tym też, co powiedziała Ewa, że trzeba, nie możemy traktować wszystkich ludzi, że to są złodzieje, wandale, ale też uważam, ale uważam, że ludzi do pewnych rzeczy musimy przyzwyczaić. Jeżeli ktoś nie lubi, eksperymentujemy z rodzajem muzyki, jest mała frekwencja, nauczmy tych ludzi do korzystania, do bycia tu i teraz, tak? To bardziej o to. A to nie, panie sekretarzu, to broń Boże w pana stronę. Jeśli chodzi o ten wandalizm, to może tutaj w słowach Ewy to wybrzmiało. Natomiast jesteśmy jak najbardziej, pomysł fajny, a przyzwyczajmy ludzi do fajnych rzeczy, do nowości i też eksperymentujmy. Dziękuję. Ja nie powiedziałem, że ze wszystkich mieszkańców robimy wandali, ale tak to się u nas dzieje. I nie mówię, że wszyscy mieszkańcy niszczą, ale jest pewna jakaś tam grupa, która to niszczy i że chcemy to monitorować, bo my wiemy dokładnie, ile to kosztuje. Jeżeli będą Państwo zainteresowani, to przedstawimy sprawozdanie statystyki z ostatnich lat, ile wydaliśmy tysięcy złotych na naprawę fontan, toalet, które są nieczynne, na naprawę zamków, zniszczenia w środku i tak dalej. Tu korzystając z okazji, tu wyprzedzając może odpowiedź pana burmistrza, chciałem odpowiedzieć panu Darskiemu odnośnie schronu w mieście. Na temat schronu w mieście już żeśmy rozmawiali. Schronu w mieście, krótko mówiąc, nie ma. Ja to już kiedyś na sesji mówiłem. Także żeby powiesić jakieś tabliczki, udaj się do schronu, to nie mamy gdzie powiesić tego tabliczek, bo schronu po prostu nie ma. Tutaj żeśmy też jeszcze rozmawiali na temat budów ochronnych. Budynki w jakichś tam latach, też o tym mówiłem, mają grubsze piwnice i są stropy. To jakieś budowane. Tak, i to po prostu to tylko tyle. Schronów specjalnych dla ludności po prostu na terenie miasta nie ma. Były, ale się rozeszły, bo są na terenach prywatnych. Tak jak ktoś pamięta, sklep towarowy Partek i takie inne jednostki, instytucje. Zakłady pracy po prostu to są już, to jest zamierzchła historia i na razie nie ma, my jako miasto nie budujemy schronu, bo nie mamy nawet możliwości gdzie to zrobić. Dziękuję. Proszę. Ad vocem, to znaczy ja wiem, że chyba nie ma, bo wiem, że jest jeden schron na poczcie. Był przegląd piwnic i tam niby adaptowane miały być na schrony, ale jeden z obywateli, myślę, że znany i popularny, wskazuje, że przy szkole numer 1 są schrony, ale zasypane i on jak gdyby sugeruje, że może tam zrobić schron. Ja przekazuję tylko, ja wiem, że nie ma, ale ja przekazuję tylko to, co każdy z nas chodzi po ulicy, każdy z nas się spotyka i to przynoszę tutaj, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pan burmistrz jeszcze chciałby się... Ja chciałbym tylko jeszcze w kilku kwestiach, bo kilku to będziemy, tak jak powtarzam, w charakterze postulatów dyskutować przy nowym budżecie, przy nowym, nowych zadaniach dla Zakładu Usług Komunalnych, jeśli chodzi o różne kwestie związane z tymi chodnikami, chociażby i poprawą ich stanu. To tak zapisałem sobie, jeśli chodzi o te tablice informacyjne z nazwami, o których mówiła pani radna Basak. No sukcesywnie wymieniamy, aczkolwiek jeszcze wymagają one oczywiście poprawy, tak żeby miasto było w sposób właściwy i logiczny wyposażone w tą taką także sieć podstawowo informacyjną. Jeśli chodzi o wypowiedź pana radnego Lipiejko, ja też tak samo na to patrzę. Rok temu byłem na spotkaniu z właścicielem Arsenału w starostwie. Wtedy była dyskusja razem z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wstępne ustalenia, no bardzo bogaty plan rewitalizacyjny, bo takie są wymogi. Być może to ogranicza tego właściciela, być może coś innego. Nie mam na ten temat żadnych informacji, ale zapytamy, mimo że tutaj nie jesteśmy wprost jakby instytucją, która może limitować zachowania w tym zakresie, ale z uwagi na te względy komunikacyjne zapytamy, czy zamierza cokolwiek robić w tym zakresie, w jakim czasie, w jaki sposób, no bo to budzi słuszne uwagi mieszkańców. Bardzo bliski temat mojej osoby poruszyła pani Binięta.
z racji, powiem pani jakiego miasta, już pani się domyśla, z racji Kętrzyna. W Kętrzynie to już doszło do w ogóle jakiejś sytuacji dla mnie przedziwnej. Kiedy zarząd dróg wojewódzkich, tak jak w Bartoszycach, określił tą prędkość na 40 km, ponieważ to jest kwestia poziomu hałasu, jakichś badań i tak dalej, to oczywiście rozwiązanie jest w pełni, pani opinię podzielam. Nie ma to żadnego jakiegoś istotnego sensu. Nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale opieram się na opinii wielu, wielu ludzi. To proszę sobie wyobrazić, że w Kętrzynie wprowadzono 40 km w całym mieście. No tego Bartoszyce nie zrobiły, na szczęście. Bo tam jest 40 km w całym mieście, na wszystkich drogach, także miejskich, nie tylko wojewódzkich, wjazdowych. Także ma pani rację, no ale właśnie to jest ta kwestia jakby jurysdykcji miasta. Coś jest w terytorium miasta, a jest właścicielem tej drogi, zarządcą, może nie właścicielem, przepraszam za błędne pojęcie, jest zarząd dróg wojewódzkich czy krajowych i mamy to, co chociażby z rondami. Występujemy do zarządu dróg krajowych o te dwa ronda, wiecie państwo, o których jest mowa, żeby je uporządkować, żeby je w ogóle, no żeby one miały charakter prawdziwego ronda i w sferze estetycznej, ale w sferze bezpieczeństwa było widać ten pojazd naprzeciwka i ciągle jeszcze nie może się porozumieć, jeśli chodzi o zarząd dróg wojewódzkich, krajowych, oddział w Lidzbarku, jeśli chodzi o ich przejęcie. Pani Pisarska poruszyła temat, który dosłownie, pani Ewo, w ubiegłym dniu miał miejsce w Kętrzynie te uwagi, jeśli chodzi o światłowody, jeśli chodzi o te chodniki, ich stan. I w tej chwili podjęliśmy tu decyzję, akurat wtedy z panem sekretarzem, bo taką mieliśmy zgłoszenie, że będziemy limitować, a w szczególności kontrolować sposób wykonania tej nawierzchni po położeniu światłowodu. I limitować te wszystkie zgody na zajęcie pasa tych chodników, ponieważ no, mieliśmy też te sygnały, że one są odtwarzane w sposób niewłaściwy. Z niewłaściwych powiedzmy materiałów i mogą być zagrożenia, o których tu panie mówiły, bodajże jeszcze pani chyba Zabłocka, czy któraś z pań jeszcze wspominała. Jeśli chodzi o Jeziorko Mleczarskie, panie Witoldzie, to panie Czesławie, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o cały projekt, ewentualne aplikacje o środki zewnętrzne? Proszę o kilka zdań, bo nad tym już pracowaliśmy i pracujemy. Wiem, że pan osobiście tam jest współautorem koncepcji. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. W temacie jeziorka można rozróżniać kilka aspektów. Jeden to jest tutaj dotyczący tego wjazdu, o którym mówiła pani Ela. Czyli tego zjazdu z ulicy Kętrzyńskiej i na ten parking tutaj przy jeziorku, jak również w aspekcie zagospodarowania w ogóle całego jeziorka, tak? Łącznie z pomostem, łącznie z pozwoleniem na budowę kąpieliska i łącznie również z uporządkowaniem tematu związanego z uporządkowaniem brzegów i tutaj wód jak gdyby tego jeziorka. Tak? W zakresie tego trzeciego elementu jesteśmy na takim etapie, że mamy, że tak powiem, wyłonionego wykonawcę operatu wodnoprawnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wycinkę tej roślinności z jeziorka i uporządkowania brzegów jeziorka. Natomiast tutaj w zakresie tematu związanego z uporządkowaniem tego zjazdu, no myślę, że jest to nasza tutaj sprawa wewnętrzna i te regulacje pana burmistrza i polecenia, że tak powiem, odniosą skutek i ten wjazd będzie uzupełniony w takim kontekście. A z pomostami? Pomosty, no na razie, jak państwo wiecie, jest pozwolenie na budowę, jest operat wykonany, natomiast no, potrzebne są środki, które na chwilę obecną w budżecie są nieujęte. Decyzja państwa, jak to będzie w następnym roku, tak, budżetowo. Panie Czesławie, czy to pan, czy koledzy z inwestycji coś na temat gdańskiej i tej sytuacji? Nie znam tematu. Panie Mirosławie, nie znacie tematu? Wykosić rowy, ja wiem, ale chodzi o to, jaka tam było pytanie, jaka tam ewentualna inwestycja jest. Tak, proszę bardzo. Pani Anna Właśko. Szanowni państwo, no inwestycja to raczej tam żadna się nie dzieje. Po prostu do nas wystąpił inwestor o miejsce, na wskazanie miejsca, gdzie mógłby przytrzymywać materiał do innych inwestycji i oczekujemy tam na korespondencję w tej sprawie teraz.
Dobrze, w pozostałych tematach, tak jak mówiłem, będziemy się nimi na bieżąco zajmowali, analizowali i ewentualnie zgłaszali do Państwa swoje sposoby rozwiązania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym burmistrz do Biura Rady przekazał raport o stanie gminy. On jest w wersji też elektronicznej w PDF-ie. Myślę, że Pani z biura to albo roześlą, albo rozesłał już, także powinniście Państwo, mi się wydaje, na później jutro wersję elektroniczną u siebie otrzymać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, momencik, jeszcze Pan Burmistrz, a później Państwo. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie, Szanowni mieszkańcy, szanowni zebrani. Chciałbym z okazji 27 maja, Dnia Samorządu, a pierwsze wybory były w 1990 roku. Niektórzy je pamiętają. I pierwsi radni w nowej rzeczywistości demokratycznej naszego państwa. Chciałbym Państwu złożyć serdeczne wyrazy szacunku, podziękowania za pracę na rzecz samorządu miasta Bartoszyce dla wszystkich. I dla radnych, i dla pracowników urzędu, instytucji, spółek, wszelkich fundacji, stowarzyszeń, które działają na rzecz naszego lokalnego dobra wspólnego. Dziękuję Państwu serdecznie, życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z tego, co wspólnie razem zmieniamy w Bartoszycach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Państwo radni się zgłaszali jeszcze coś? No to może Pani, najpierw Pani Ania, później Pan Witold. Ja tak bardziej w kwestii jakby organizacyjnej prosiłabym, bo gorące dni przed nami, o uruchomienie klimatyzacji lub zrobienie. No więc o uruchomienie lub coś, bo była klimatyzacja, więc... ale to wstyd, że nie możemy tutaj. Dlaczego nie ma? No, no panie sekretarzu, no. Mamy się wachlować, jak już nie powiem kto. No ja zadam pytanie dla pani też, może nie, pytanie odpowiem. Po prostu jest klimatyzacja stara, to co stoi tam na zewnątrz, do niczego się już po prostu nie nadaje. No to kupmy nową, jestem za. Burmistrz też wnioskował o nową klimatyzację swego czasu i nie tylko na salę sesyjną, ale i dla pracowników na poddaszu. Jesteśmy w stanie przeprowadzić zapytanie, rozpytanie cenowe, ile to będzie kosztowało. Jestem za jak najbardziej. Klimatyzacja w urzędzie jak najbardziej by się przydała. A w tej chwili po prostu nie ma klimatyzacji w całym urzędzie. Tamto urządzenie co stało, to możemy ewentualnie, jeżeli nie było takiego specjalnego, nie sprawdzałem dawno, wentylatory możemy tylko włączyć i chyba i tyle. Tyle. Dziękuję. Szanowni Państwo, dobrym zwyczajem jest informowanie na sesjach o wydarzeniach, jakie dzieją się w Bartoszycach. No niebawem Dni Bartoszyc, ale ja chciałem poinformować, że od poniedziałku do dzisiaj jest obchodzone w Bartoszycach 75. rocznica zamordowania, śmierci rotmistrza Pileckiego. Jest wystawa w gablotach miejskich. Wczoraj były spotkania, prezentacja filmów z młodzieżą szkół średnich. Miały być 3 klasy, na 3 spotkaniach było 7, także bardzo dobrze, że młodzież się tą historią interesuje. Dzisiaj mamy zakończenie niejako tych obchodów. Czyli koncert o rotmistrzu Pileckim, który przygotowało Młodzieżowy Dom Kultury. Później jest msza święta 18 za rotmistrza Pileckiego i środowiska Herkus, to jest PTTK Herkus Wojskowe, jak również Rosenthal, organizuje o 21.30, czyli dokładnie w godzinę zamordowania rotmistrza, spotkanie przy Krzyżu Wolności i Niepodległości na cmentarzu komunalnym. Także serdecznie zapraszam i bardzo dobrze, jak tu pan radny Kapuściński mówił, że informacje o tych wydarzeniach zaczęły się ukazywać również na stronie Urzędu Miasta, bo ta informacja o tym spotkaniu przy krzyżu, o składaniu kwiatów i zniczy jest. Jest również plakat, także bardzo dobrze, tak się dzieje, tak powinno być. I serdecznie zapraszam na te jeszcze dzisiejsze uroczystości. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Wysoka Rado, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 68. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję.